36. Forumogatka, 5 maja, standardowo, o czasie, bez spóźnień. Witają Was Tartak. Czołem. Wojtek Kubar. Czołem. I Mike. Też chciałem czołem powiedzieć. Czołem, ja też powiem czołem. Czołem to jest moje. Harcerskie, nie? Tak. Czuwaj, to by było harcerskie. Czuwaj, o, czuwaj. Czuwaj. Bardzo dobrze. Dzisiaj mamy całe mnóstwo tematów, ale tym razem nie będzie spisu treści. Ponieważ nie, bo tak zrobimy tak trochę inaczej niż zwykle, żeby nie było za łatwo. I zaczniemy od tego, co wszystkich fanów PlayStation, Sony i wszystkiego, co z tym związane, niepokoi, czyli PlayStation Network, który leży już od ilu? 3 tygodni? 19 był włam chyba, ale od kiedy on leży? No to... musi przynajmniej od tego, co? Nie, 16 był włam. Załóżmy, że prawie miesiąc. To pół miesiąc. Prawie miesiąc. Do 3, żeby było tak jakoś, wiesz. Tak, tak. No dobra, no i co? No mamy też taki temat na forum. Tidus założył. Największa porażka Sony ever. To jest taki w sumie temat zbiorczy. Temat, gdzie można żale i smutki wylewać. Żale i smutki można wylewać. A tak naprawdę to co? Z początku nie zapowiadało się na nic poważnego, a potem się okazało, że nie dość, że konta, wszystkie dane osobowe, hasła, to jeszcze karty kredytowe, tak? Ktoś uzyskał dostęp i teraz co? Cały świat spanikował czy nie spanikował? Wojtek, spanikowałeś? Znaczy spanikować może nie spanikowałem, bo ja na takie rzeczy jestem przygotowany. To znaczy kartę, którą mam podpięte pod takie rzeczy, mam ustalone limity i tam nigdy nie ma jakoś zbyt dużo gotówki, żeby mi ukradli. Mhm. Ale wiadomo, no nikt nie lubi, jak mu się, wiesz, coś dzieje złego, prawda? Zwłaszcza jak ma to do czynienia z jego pieniędzmi. A druga sprawa jest taka, że media to podchwyciły i zrobiło się z tego dość duże halo na całym świecie. Tak, no bo to ale w Polsce... Ludzie chyba nie polecieli do sklepów i nie wykupują mąki, nie? I wody. Wiesz co, Amerykanie mają właśnie dziwne czasami pomysły, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo jak zapowiadałem jakieś duże deszcze, to wykupują pół spożywczego, nie? Typu wodę i... Więc jak ktoś im mówi, że kradną im pieniądze przez PlayStation, to są, wiesz, zdolni wyrzucić przez okno czy podpalić. Na szczęście no nie, ale to wiesz. Przypadku, nie słyszałem, nie? Teraz żartuję oczywiście, ale też była panika typu musimy wszyscy wymienić kartę i ludzie, wiesz, dzwonili namiętnie do banków, wyłączając wszystkie swoje kredytówki, nawet te, które nie były podpięte. Aha, tak na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek wszystko, wiesz, ten... Jeszcze liczyli gotówkę w skarpetach, wiesz, materiał. Zapakowali wszystko do samochodów i wyjechali na wieś. Tak. Czy Sony przypadkiem nie rozprło materaców, gdzie mają pochowane, wiesz, oszczędności całego życia. No ale no, takie rzeczy są nieprzyjemne, no wiadomo. Oczywiście. Ja swojej karty nie ten. Ja będę twardy, swojej karty nie odepnę od PSN-u, bo się wyekspirowała 3 miesiące temu. Teraz se mogą kupować na nią. Zaskoczyłeś. Nawet nie masz jak, bo przecież ta strona, w której się zmienia dane swojego profilu, też leży. Jasne, nie działa dokładnie. No, mógłbym to zrobić dopiero później. To była pierwsza strona, którą ja odwiedziłem, kiedy się dowiedziałem i tam też tylko są pozdrowienia i przeprosiny. Także nawet jeżeli byś chciał, to nic i tak z tym tak. Nie zrobisz. A oglądaliście tą konferencję Sony ostatnio, gdzie Kazik stał tak, jakby mieli go rozstrzelać? Mówię o Kasirai. Było w jakichś takich dziwnych godzinach u mnie, wiesz, że to nie... Tak, ale ja to... Ja nawet nie wiedziałem, że był feed, że można było to oglądać. Ktoś na forum wrzucił relację, tak jakby ktoś to kamerą kręcił gdzieś tam i z komentarzem nawet pani tak po angielsku trochę kaleczyła, ale było. Takie dosyć długie, nie oglądałem całego, tylko mnie bardzo ten początek zainteresował, bo oni, tam był Kaz Hirai i jeszcze 2 gości z Sony, ale teraz nie pamiętam, kto to tam stał. W każdym razie to takie najwyższe szychy. Może nie ze wzrostu, ale najwyżej postawieni. I tak na scenie nie było punktu odniesienia, więc... Tak, biurko było. I tak stali jakby, wiesz, tak bardzo, bardzo po japońsku to wyglądało, czyli skromnie i oni tacy byli jak gdyby... bardzo też skromni i przestraszeni, nawet bym powiedział. Tak się ładnie kłaniali wszyscy. No i tam potem się zaczęła debata, co i jak, ale dalej nie oglądałem. Głównie mnie ten początek zaintrygował, bo wyglądało to tak, jak oni naprawdę by się bali. Ale podejrzewam, że to Japończycy chyba tak mają. I... To jest
sprawa jest o tyle interesująca, że nawet u nas się w mediach przebiła, a to się rzadko zdarza. Bo no wszystko... tak, wszystkie takie dzienniki najważniejsze, co oglądałem gdzieś tam po drodze, to jak najbardziej mówiły o tym, więc chyba no, jednak... Ja też miałem, wiesz, miałem telefony, pytali mnie znajomi w pracy, a ty się, Marcin, nie boisz, bo tam Sony w telewizji przepraszało, czyli ludzie, którzy niewiele wiedzą na ten temat, poznali teraz firmę, jaką jest Sony w możliwie najgorszy sposób, no. To jest taki, wiesz, najbardziej zły PR, jaki można sobie, wiesz, dorobić. Ktoś wcześniej nie miał w ogóle pojęcia, że można połączyć w jakiś sposób granie z internetem i z kartą kredytową i teraz nagle się dowiedział, że nie dość, że takie rozwiązanie funkcjonuje, to wygląda na to, że funkcjonuje bardzo źle. W każdej chwili ktoś może się włamać i takie dane ukraść. Tak. Dzisiaj był jeszcze, zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, pojawiły się newsy, jak Sony opisało, jak tam u nich to wygląda wszystko, tak? Opisali całą swoją architekturę systemu i jak to tam... To jest chyba najsprytniejsze rozwiązanie. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że to jest takie standardowe rozwiązanie, jak wszystkie firmy na świecie stosują. Tam nie nie wiadomo co. Znaczy, ja bym się akurat nie spodziewałbym się, żeby tam było nie wiadomo jakie serwery i ta sieć skonstruowana, no bo to są raczej standardowe rozwiązania. Akurat od tej strony znam, powiedzmy to, bo pracuję przy tym też między innymi i wiem mniej więcej, jak wygląda operowanie na kartach kredytowych, ich przechowywanie i cała procedura, jak wygląda, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych i tak dalej. Jak? Opowiedz, proszę. Ale nie, co byś chciał wiedzieć? Przepraszam, że ci, ale mówisz o standardowych rozwiązaniach. Ja jestem, znaczy, ale nie ma czegoś takiego jak niestandardowe rozwiązanie. Jest coś takiego jak, nazywa się to fachowo PCI compliance, tak? Czyli jakaś taka zgodność, powiedzmy, z jakąś tam instytucją, która ci daje 200 stron wytycznych, jak masz swoje serwery zabezpieczyć, robi ci audyt, kosztuje to kupę siana i jeżeli te twoje serwery są według tej instrukcji zrobione i audyt przejdzie pomyślnie, to ty jesteś chroniony, tak? I w przypadku, gdy wyciekną twoje dane, znaczy wyciekną karty kredytowe z twojego systemu, czy ktoś niepowołany będzie miał dostęp do tego, to zapłacisz karę jakąś tam ustaloną z góry, ale umywasz ręce od tego, tak? Bo zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, żeby te karty kredytowe zabezpieczyć. No tak, tylko nie podoba mi się w tej całej opowieści to słowo, jakże jest jakiś standard. Bo dla mnie najłatwiejszym, co może być dla osoby, która chce się włamać, to fakt, że wszyscy działają według jakichś standardów. Ale to nie jest tak, że to jest standard oprogramowania czy czegoś. To są po prostu procedury. Chodzi o procedury i sposób przechowywania tego, tak? To jeżeli chodzi o standardy, to nawet jest odradzane, żeby korzystać z jakikolwiek standardowych rozwiązań ze znanymi lukami. O to mi chodzi. Tak, no, to jeżeli chodzi o oprogramowanie, oczywiście, jasne. Im mniej standardowe rozwiązania, tym, wiesz, no, tym mniejsza szansa na to, że ktoś jest, chociaż z drugiej strony to... Nie mam pojęcia. No właśnie, dlatego... Równie dobrze, znaczy często jest też tak, że nie musimy na przykład, jeżeli posługujemy się kartami kredytowymi, nie musimy ich przytrzymywać u siebie. Możemy też przechowywać jakieś hasze, czy jakieś, powiedzmy, coś na zastępstwo tego numeru. Numer karty jest przechowywany w jakiejś tam, powiedzmy, teoretycznie zaufanej instytucji, z którą się kontaktujemy online, a my u nas posługujemy się tylko, powiedzmy, jakimś tam haszem, czy jakimś, powiedzmy, skrótem z tego numeru, cokolwiek. I to czyli wam wystarczy świadomość tego, że znacie ten numer, niekoniecznie musicie... Tak, dokładnie, bo wiesz, użytkownik wpisuje sobie, powiedzmy, kartę kredytową online, ty według jakiegoś tam algorytmu czy czegokolwiek innego sprawdzasz, czy masz ty, powiedzmy, jej jak gdyby takie dane u siebie, tak? I weryfikujesz to z zaufaną instytucją i to jest cała komunikacja gdzieś tam na zewnątrz. No ale to jest akurat jeden ze sposobów, tak? Nie, wiesz, bo ja na przykład robiąc zakupy na PSN-ie, bo ja raczej jestem uczulony na takie rzeczy i nieufny, jestem jednym z tych, którzy siedzą w foliowych kapeluszach przed telewizorem. Ja po tym, jak dokonałem każdego z zakupów w sieci PSN, to po tym, jak dokonałem zakupu, to z drugiej strony, wiesz, nie robiłem zakupów tak często, żeby było to dla mnie uciążliwe, więc po każdym zakupie biegam do komputera i w tym panelu użytkownika wywalałem wszystkie dane o karcie kredytowej. Mhm. I teraz no to jestem już tak ciekaw. Ostro.
jestem ciekaw, czy wywalenie tych informacji oznacza, że oni faktycznie ich po moim wywaleniu nie mieli. Wiesz, to tego nie wiesz. Nie wiesz. Bo, znaczy nie sądzę, żeby na przykład transakcje były logowane gdzieś tam na serwerach PSN-owych, żeby były te dane gdzieś tam w jakichś logach transakcyjnych, bo raczej podejrzewam się nie... Znaczy nie wiem, komu to miałoby być potrzebne, no to tak? Można wróżyć, nie? Teraz. Raczej nie powinno się takich rzeczy logować, chyba że jest to związane może z jakim prawnie gdzieś tam w jakimś kraju. Nie znam akurat prawa tak na zachodzie dokładnie, nie wiem jak to wygląda, ale podejrzewam, że mogą tak być, że jakieś logi transakcyjne razem z numerami kart powinno się składować, więc tego też nie wykluczam. Te rzeczy mogą być, no wiesz, to że ty sobie odepniesz kartę, to nie do końca musi oznaczać, że ona gdzieś tam nie została, no. No tego się właśnie obawiałem. No, ale to mojej karcie nie założę foliowego kapelusza. No nie założysz. Nie. Możesz na jednej nodze stać, ale to też chyba nie pomoże. Słucham? Telewizję oglądasz z nią, że chcesz jej kapelu? Nigdy nie wiadomo, kto na ciebie patrzy z telewizora. Tak. Wiesz, czasami ta karta może iść na przykład na ślub i do kościoła w kapeluszu musi wejść, tak? Okej. Okay. Ale to jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo nie podobała w związku z całą tą aferą, to jest to milczenie Sony na początku. O to miałem właśnie to takie, pytać. Oni pewnie mieli nadzieję, że to się jakoś szybko uda naprawić i włączyć z powrotem, nikt się nie kapnie i na początku próbowali to jakoś tuszować, że coś im tam padło. Jestem gotów uwierzyć w to, że mieli taki plan przez ile? Przez pierwsze 2-3 dni, kiedy jeszcze kiedy nie zdawali sobie sprawy, że padli ofiarą ataku. Chociaż tego też nie możemy być pewni, czy oni nie wiedzieli o 10 minut po dokonaniu ataku, czy po 10 dniach. Natomiast wydaje mi się, że reakcja społeczności też jest odrobinę przesadzona. Skoro to jest przestępstwo, skoro miało miejsce włamanie, to znaczy, że będzie prowadzone dochodzenie, że będzie prowadzone śledztwo i będą poszukiwani winni. Mhm. I w takich wypadkach, analogicznie, kiedy prowadzone jest postępowanie w każdej innej sprawie, to nikomu, kto jest ofiarą i kto prowadzi to postępowanie, nie zależy na tym, żeby jak najszybciej ujawniać wszystkie informacje. Wszystko dla dobra śledztwa. Może po prostu Sony nie było w stanie podać więcej informacji, dopóki nie zostanie zebrane więcej faktów. Jasne, tylko to widzisz, to się kończy tym, że zaczynają się pojawiać plotki, z czego większość okazała się prawdziwa i wiesz, i traci na tym wizerunek, nie? No wizerunek jak najbardziej, ale ja jeszcze tutaj chciałem wrócić na chwilę do tego, co Wojtek powiedział, bo mi się wydaje, że wiecie, no to nie jest coś, co się zdarza codziennie, tak? I teraz wydaje mi się, że oni niekoniecznie mogli chcieć tuszować to, żeby to nie wyszło, tylko podejrzewam, że oni po prostu nie wiedzieli, co z tym zrobić, tak? I musieli się namyśleć. Wydaje mi się, że podjęcie jakiejś decyzji o powiedzeniu, że nie wiem, że wyciekły nam karty kredytowe, to nie jest prosta sprawa i podejrzewam, że chcieli najpierw to sprawdzić, a potem dopiero cokolwiek mówić. Zanim się walnie taką bombę, to trzeba być pewnym, co się stało. No, dokładnie. A podejrzewam, że to nie jest... Znaczy, wiem, że to nie jest proste znaleźć tak od razu, tak? No więc właśnie. Raz, że to jest kwestia czysto technologiczna, żeby ustalić, co się stało. Potem masz informację, że coś się stało i teraz tak, skoro masz ujawnić informację, że skradziono 77 milionów kont danych, do tego Bóg wie ile numerów kart kredytowych, to jasne, wiadomość przygotuje dział PR-u, ale nie puści niczego, dopóki dział prawny tego nie zaakceptuje. Zgadza. Dział prawny musi wziąć pod uwagę wszystkie konsekwencje każdego słowa, każdego zdania, które pojawi się w takiej informacji. No. Mm. Nie możemy napisać na przykład tego, bo nas pozwą. Tego też nie możemy napisać, bo to jest podstawa do pozu, więc domyślam się, że Sony to jest firma, w której pracuje cała armia ludzi odpowiedzialnych za jedną i za drugą rzecz. Natomiast wysmażenie takiej odpowiedzi, żeby przekazać informację, a z drugiej strony nie dać amunicji wszystkim tym, którzy chcieliby się od razu procesować na lewo i prawo, to też nie jest łatwa sprawa. Ale i tak się procesują, więc... Okej, wiesz, wszystko jasne, ale bo wiesz, wyszło tak, jak wyszło.
tam jakieś, wiesz, nie słyszałem przynajmniej, żeby komuś ukradli jakieś pieniądze z konta, czy komuś coś zabrali. Znaczy tam ale... cały czas się jakieś ploty pojawiają, także... No jakieś ploty, ja myślę, że to nie jest prawda. Tam gdzieś komuś w Australii zginęły jakieś pieniądze z konta. Tak, ale wyobraźmy sobie, na przykład wyobraźmy sobie, że w ten sam dzień, kiedy było włamanie, oni, wiesz, wzięli numery kart ludzi i zaczęli je opróżniać, konta komuś. Tak. Wiesz, i Sony, wiesz, 3 dni potrzebuje na podjęcie decyzji, wiesz, co powiedzieć, nie? Z działem PR-u się, wiesz, dogadać. Jak to, wiesz, jak to powiedzieć ładnie na zewnątrz, żeby nie wyszło ten. I co wtedy? Ale co, że nie mieli w ogóle mówić? Znaczy, czy mieli powiedzieć od razu, a potem się zastanawiać, a jednak nie, wiecie co, to jednak nie wyciekło. No więc właśnie, to jest ten problem. No ale bo tego nie wiesz, nie? Nie wiesz, czy zaczyna ktoś, zaczyna ludziom wyciągać pieniądze skąd, czy nie. No co pewnie, tego no, już tego nie wiesz, jasne. Oczywiście. Co oni czekają na sygnał, wiesz, od ludzi, że pieniądze giną i wtedy... Nie, no, ale skoro oni nie są... Wiesz, tego, ja mówię, załóżmy, nie? No. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie Sony było pewne tego, co się stało i na jakim etapie mogą ujawnić te informacje, nie naruszając dobra... Nazwijmy to śledztwa. No, wiesz, bo ja bym pieprzę jakąkolwiek markę, wiesz, czy to jest, wiesz, Amazon, czy iTunes, czy ktoś inny. Wiesz, nie, jak no, mi ktoś zapierdzielił moją, wiesz, numery mojej karty, to wiesz, chciałbym wiedzieć o tym od razu, żebym miał, wiesz, możliwość, wiesz, jakiejś... Zareagować, no. A nie czekać, wiesz, jak jakaś firma się zdecyduje, wiesz, jaką notkę ładną, wiesz, sporządzić na, wiesz, dla no, reszty myślę, świata. No, z pozycji użytkownika, jasne, no to jesteś poszkodowany. No, ale ja jestem użytkownikiem, jestem no, końcowy. Nie, przecież ja też jestem użytkownikiem, też wiem coś, no, też moje dane, Bóg wie, czy ktoś ukradł, no. Jestem dokładnie w takiej samej sytuacji, jak i ty. Gorzej, bo ja mam podpiętą pod konto moją główną kartę. No zgadza się. No może się okazać, że 10 wpłynie moje wynagrodzenie miesięczne i 5 minut później już będzie gdzieś indziej. No. Na Kajmanach. Albo w Zimbabwe. A ja będę następny miesiąc jadł zupki chińskie. No, no ty zupki jeszcze wiesz, byś chciał. Jeżeli jest chińskich zupek, możesz sobie codziennie inną jeść. No. Nie u nas. U nas jest tylko jedna kurczakowa. No sorry. No dobra, to co? Teraz czekamy z zaciśniętymi kciukami, kiedy ten PSN w końcu ruszy, bo coś miał ruszyć i nie ruszył. Czyli jeszcze nie ruszył, bo to było moje następne pytanie. Nie miał ruszyć czasem? No miał ruszyć, ale coś nie wyruszył. Nie miał ruszyć. Nawet jak go ruszy, to i tak nie będziemy mieli dostępu do... No do PS Store na pewno, tak? Nie. Będziemy mogli grać online, będziemy mogli rozmawiać, pisać i widzieć, w co grają znajomi, ale dalej ta usługa sklepowa będzie niedostępna. Tam ważne, żeby pucharki można było zsynchronizować w końcu. Jasne. Nazbierało się. Ale teraz właśnie, a przejdźmy teraz właśnie do tego, do nagród, na które wszyscy czekają, tak? Tak, bo właśnie. Ci zrobiło wielki hype i halo o tym, co dostaniemy w zamian za tą straszną rzecz i krzywdę, jaką nam wyrządziło Sony. No dobra, a to zanim zaczniemy dyskusję, to powiedzcie, co wy byście oczekiwali od firmy takiej jak Sony w tym momencie? Co wy byście chcieli dostać? Bo ja na przykład nie oczekuję nic, ale... To Sony nie ma nic, czego no, znaczy, ja nie wiem, co bym chciał, no. Dla mnie, ja się cieszę, że wiesz, nic mi nikt nie ukradł, wiesz, i to no. Jest dla mnie, wiesz, i chciałbym... No właśnie, ale zobaczcie, bo cały czas się... Takich jaj mi nie robiło ani żadna inna firma. Jasne. Tak, gdyby PSN było siecią, na której gram... gdybym za nią płacił, to bym się wkurzył, że zapłaciłem i tak na przykład Xbox Live padł. Tak. To się wkurzyłem, że mam zapłacone... Ale masz PSN Plus, który płacą, nie, ludzie? No ja... Zgadza się. Natomiast no, jeżeli gdyby to była moja jedyna konsola i na przykład chciałbym grać ze znajomymi w Call of Duty albo Bóg wie co jeszcze, to wkurzyłbym się, żebym nie mógł z nimi grać. Gdybym kupił Portal 2 na PS3 tylko dlatego, żebym mógł pograć jeszcze na PC i okazałoby się, że usługa się sieciowa nie działa i nie mogę połączyć kont, to bym się wkurzył. A były takie osoby, znamy takie osoby. No, natomiast no, nie dotyka mnie to w tym stopniu, bo PlayStation nie jest moją pierwszą platformą. Ja bym chciał na przykład, żeby mi Sony kupiło Portal na Xboxa, bo chciałbym w niego zagrać. Nie mam na to najmniejszych szans. No nie wiem, co może... O, mi... to jak tak wymieniamy, to ja bym chciał tą kolekcjonerkę Uncharted 2, tą taką z mieczem, co tylko chyba 300 wyszło.
No, no właśnie, ale zobaczcie, bo... Ja mogę, i co, Sony mi da PlayStation Plus? No i co, i teraz Sony powiedziało, że da miesiąc wszystkim PlayStation Plusa, tak, za darmo? I co? No i wszyscy, znaczy wszyscy, no mnóstwo głosów się w internecie pojawiło, że o, dali PlayStation Plus, niech się wypchają, ja chcę coś lepszego, ale co lepszego? Nie, no wiesz, przykład, pojawiło się, nie, pojawiło się więcej głosów typu, no chwileczkę, ja płacę za PSN Plus i płacę, wiesz, czuję się wyjątkowym jakimś użytkownikiem, prawda, PlayStation Z tak zwanym Network. Żółtym plusikiem na czole. Tak, z żółtym plusikiem, no chcę być jakoś wyróżniony i płacę za to, a to teraz wszyscy dostaną, no to jak to jest, nie? Nie, no wszyscy dostaną miesiąc, no to skoro ja... No miesiąc, ale to przez miesiąc jesteś, wiesz, jesteś plebsem, nie? Jesteś nikim. No, jeżeli w ten sposób rozpatrujemy, to też ma problem, no. A poza tym, czy dawanie za darmo usługi, która prawdopodobnie paru nowych użytkowników ściągnie, to też... Ja myślę, że nawet paru set. No, to też jest dobry, wiesz, pomysł jako przeprosiny. Takie też, wiesz, teksty się pojawiają. Tak, to i idąc dalej tym tropem, powinni dać nam coś, co ich jeszcze bardziej skrzywdzi, tak? Tak. Czyli, karty kredytowe wszystkie. Czyli na przykład gdzieś na którymś... Jolda, żeby konsola padła i musiał... Tak, na którymś podcaście innym słyszałem, że powinni dać wszystkim za darmo MotorStorma, bo to jest nowa gra i oni na tym stracą, jak nam ją dadzą. Czyli... Ale oni nie mają na tym tracić, no ja chciałbym zyskać, a nie żeby oni tracili, no. No ale, właśnie Wojtek przytoczył taki przykład, że ci, którzy mają PSN Plusa, nie chcą, żeby oni dawali innym. Oni chcą kopnąć Sony, a nie otrzymać od nich nagrodę. Mhm. Znaczy, jeszcze były takie teksty się pojawiły, że miałaby być gra do ściągnięcia, tak? Jakiś lepszy hit z PSN-u. Nie jakaś tam popierdła, tylko coś fajniejszego. Teraz miesiąc czasu PSN Plus, tak? Po włączeniu usługi. Domyślam się, że to będzie zaraz po jej uruchomieniu, w czasie, kiedy sklep i tak nie będzie działał, tak? No nie, no musi działać. Nie, no to by było bez sensu. Ja myślę, że ktoś tam jednak myśli. To by było dobre, jakby dali miesiąc bez działającego PS Store. Słuchajcie, daliśmy wam już ten miesiąc, ale on już się zaczął 3 tygodnie temu, tam zaraz jak się włamali, no i teraz macie tydzień. Tak. Nie, ale ten, ale bo też się tam pojawiały takie głosy, że co, że dostaniemy grę do ściągnięcia i PSN Plus i potem po miesiącu ta gra przejdzie w demo, bo będzie już, bo tak działa PSN Plus, ale wydaje mi się, że to tak nie będzie, że to będzie po prostu tak, jak było z Big Planet, ale to, nie, no to jest niemożliwe, żeby tak było. No dlaczego, no wiesz. Ja myślę, że to będzie coś takiego, jak dostaliśmy Little Big Planet 1. No ale przecież nie dadzą ci Call of Duty Modern Warfare. Ale tak, ja nie chcę Call of Duty. No, no tak, to taką grę, żebyś grał w nią przez pół roku. Jakbym dostał coś w stylu na przykład... Wipeouta. Nie, no Wipeouta nie, ale bardzo dużo fajnych... Mają. Bardzo dużo fajnych gier na przykład teraz wychodzi, tak jak będzie, nie wiem, Gatling Gears, czy jakiś tam to, co teraz będzie w Summer of Arcade chyba prawdopodobnie. No jak będzie w Summer of Arcade, to nie będzie. No nie, no ale chodzi mi o typ gry, tak? To, jakiś tam to by taki, było coś. Taki to zajebisty. Zrobili Summer of Arcade na tym, PSN. Nie, to co będzie od Avalanche Studios, tych co Halo. Zrobili. Pierwsza część jakby była, nie? Nie. Avalanche Studios to są ci, co zrobili Just Cause 2 i teraz na... To jest ta gra, która wygląda jak połączenie Cannon Fodder z Desert Strike'iem. Dokładnie. Jak ja bym dostał taką grę za darmo, to bym się cieszył, no. Nie, to jest jakiś, wiesz... Bo ja wiem, jakby ten Metal Gear Solid 4 z pucharkami dali, to by wszyscy wybaczyli Sony. Nie. Nie? Nie. Nie wybaczyłbyś Sony wtedy nawet? Nie. No, możemy się teraz... Jakbym dostał Gatling Gears, to bym wybaczył, ale Metal Geara nie. Możemy się teraz listować, co byśmy chcieli, a prawda jest taka, że każdy by co innego chciał, bo dadzą tego Wipeouta, to ja machnę ręką i powiem, Wipeouta, to ja już 3 lata mam. No i tu wiesz, zdecydowanie. Pamiętam, jak kiedyś na Xbox Live padł na chyba dzień czy dwa i wtedy Microsoft dał Carcassonne za darmo. Carcassonne, ale też kiedyś dali tą Cher grę sprzed... To Katanka byłby zachwycony, bo on ostatnio w planszówkę dużo grał na forum. Może dadzą Carcassonne na ten PSN też. Carcassonne jest fajny. Dali tą grę od Cher, o tych płetwonurkach. Tak. No. A myślicie, że za włamaniem stoi ta sama grupa, która wytykała Sony, że wetknęło penisa do ula? Podejrzewam, że tak. Ja myślę, że tak, bo to byłby zbyt duży zbieg okoliczności, wiesz, jakby to był ktoś inny.
Nie myślicie, że to była raczej grupa, grupa pieniaczy, która chciała robić sobie jaja? Bo ten atak... Może. Ten atak wygląda raczej na dobrze przemyślany i nastawiony na kradzież tych konkretnych danych. Mhm. Natomiast Anonymous to raczej wyglądało na grupę, która chciała dopiec Sony. Wiesz, może bardziej jakoś taka przykrywka. A może to Bin Laden był, a teraz go zabili, już go nie ma i się nikt nie dowie. To prezent był. Teraz to już pojechałeś za daleko, myślę. Za wcześnie. No. No dobra. To czekamy, aż PSN się włączy, bo ja bym chętnie zsynchronizował swoje pucharki, których natłukłem. Zegarki. Tyle pucharków. Współczujemy kolegom i koleżankom z PSN, którzy nie mogą w Portala na przykład pograć po sieci albo w Mortal Kombat. Na przykład. I to jest argument teraz dla tych, którzy zawsze mówią, po co mi są dwie konsole, tak? Właśnie po to. Właśnie po to, bo jak padnie PSN... A propos tego nie działającego sklepu, pomyślcie sobie, ile kasy muszą być w plecy którzy swoje gry publikują na PSN, albo ci którzy ekskluzywnie wybrali tą platformę. Gdzieś czytałem jakieś ploty, że $1 miliard, ale nie wiem. To taki liczba z tak zwanej... $1 million. Tak jest. $1 million troops. Dobra. To już o Sony chyba starczy, bo niech się podniesie. Ale to by było jaja, jakby to padło na przykład w premierę Uncharted 3. Wyobrażacie sobie? Nie. Znaczy, ja powiem ci, tak długo jak będę mógł grać w Uncharted, to będzie spoko. Nie? Jasne. Bo to jest oczywiste. Ale słuchajcie, na przykład ja się bardzo wkurzyłem, bo miałem tego Sokoma nieszczęsnego, o którym później powiemy. Roman Polko The Game, tak. I on mi co chwilę wyskakiwało okienko, że mam go zaktualizować do wersji 1.02 chyba, a nie mogłem się podłączyć do PSN-u w czasie gry. Wystarczyło, że dosłownie na 5 minut, czy tam na kilka minut zostawiłem pada i od razu się włączało, wiesz, okienko, że mam go zaktualizować. I nawet były takie absurdy, że grałem sobie, idę, a on mi się wyskakuje mi okienko. Ja strzelam, a tam mi wyskakuje okienko, że mam go zaktualizować. Myślałem, że mnie szlak trafi. No to jest tip, ale Maciej Śmietanko chyba pisał, że jakieś gry wrzucał do PS3, PSN nie działał, ale gry mu się aktualizowały. No bo z płyty była aktualizacja, ta wymagana do odpalenia gry. Podejrzewam, że tak, bo tak chyba było w przypadku Uncharted 2 też pamiętam. Że była aktualizacja, tylko nie wiem, czy to była aktualizacja samej konsoli tego firmware'u, czy aktualizacja gry jakaś dodatkowa. To chyba chodziło o wersję firmware'u akurat. Chyba firmware'u, no. Tak też mi się tak wydaje. Chyba, że w ten sposób. No dobra. Starczy, bo rozgadaliśmy się, Sony na pewno pracuje i na pewno czymś nas zaskoczy. Ja tam trzymam kciuki, że PSN Plus po prostu będzie teraz takim hitem w przyszłym miesiącu, że, a jest, jeszcze że nawet nie wiem. A propos PSN-u, jeżeli ktoś jeszcze Kaza Hirai nie śledzi na Twitterze, to powinien zacząć. Tak, bo on ma najlepsze tweety. No. on ma najlepsze tweety. Mówicie o tym fikcyjnym Kazie Hirai. To znaczy, kto, no, wiadomo, nie? Nie podejrzewam, żeby to on tam się śmiał i pisał, bo jego zachowanie na Twitterze nie pokrywa się z tym, o którym wspominałeś a propos konferencji. No nie, absolutnie. A, i jeszcze jedno. Gdzie jest Kevin Butler? To jest ciekawa sprawa. Też oczekiwałem w pewnym momencie, nawet mi to wyleciało z głowy, ale mogłaby się jakaś jakiś filmik z Butlerem pojawić i on naprawdę mógłby rozładować atmosferę całkiem nieźle. Penny Arcade zrobiło fajny komiks, widzieliście go? Nie widziałem. To z tą planszą na końcu. Tak, no to nie będę go opowiadał, bo to psuje całą zabawę, to okay, wejdzie na stronę Penny Arcade, tam można go znaleźć bez problemu. Okay. Jak zwykle trafny i śmieszny. Super. Dobra. A tak poprzeplatamy sobie teraz, bo mamy trochę ze starego forum, trochę z nowego, także ten... Zacznijmy od nowego, żeby to była trochę taka motywacja dla starych forumowiczów, żeby też coś ciekawego naprodukowali. Na nowym forum pojawił się taki wątek założony przez Sasi1, użytkownika. Najlepsze darmowe gry z trybem multiplayer. Przyznam szczerze, że kiedyś
szukałem takich różnych gierek dla siebie. On tutaj zaznaczył, że chodzi mu o takie gry, które nie są MMORPG, czy tam jakieś MMO ogólnie. I tam i wymienił dwa tytuły, napisał Age of Empires Online i World of Tanks. Ja kiedyś szukałem takich gier dla siebie i prawdę mówiąc nie potrafiła żadna z nich mnie jakoś przykuć na dłużej do kompa czy tam do konsoli i zdecydowanie bardziej wolę te płatne. Nie wiem, jakie są u was. Znaczy, powiem ci, że kiedy ja szukałem takich gier, bo też miałem taki okres, że chciałem koniecznie skorzystać z tego, że mam w końcu szybki, szerokopasmowy internet koniecznie chciałem wejść w interakcję z innymi graczami, a czasy też były trochę inne i na bakier byłem z takimi rzeczami jak klucze do gier, więc szukałem rozwiązań darmowych. I tym, na co najłatwiej było się natknąć, to były różnego pokroju MMO, najczęściej koreańskie. Natomiast jakość ich wykonania to pozostawiała wiele do życzenia, ale przez ten czas, kiedy ja próbowałem, to dużo się zmieniło w tym temacie, czego najlepszym przykładem jest na przykład tytuł wspomniany przez użytkownika NM Core, czyli Battlefield Play for Free. I jego wcześniejsza wersja, znaczy nie konkretnie tej gry, ale z tej samej rodziny, czyli Battlefield Heroes. Mhm. Mieliście okazję grać w Battlefield Heroes? Tak, no, dosłownie parę razy mi się zdarzyło. Ja przez tydzień, może dwa grałem. No to jest w wielkim skrócie, to jest Battlefield. Znaczy z założenia gry są takie jak w każdym innym Battlefieldzie, czyli klasy, mapy, pojazdy i tak dalej. A wykonanie nawiązuje raczej do Team Fortress z numerem drugim. Czyli taka druga wojna światowa na wesoło. I cały bajer tej gry polegał na tym, że ona faktycznie była za friko, natomiast oparta była na mikrotransakcjach, czyli można było kupować dodatkowe ciuszki, i skórki i gadżety dla swojego awatara, płacąc tam jakieś grosze. Natomiast grać można było absolutnie za friko i gra była całkiem fajna. Ja, bo tutaj nawet chyba nie była wymieniona w tym wątku, z tego co pamiętam, ale jedną z takich fajniejszych gier to był League of Legends na peceta, który no raczej nie jest MMO, to jest takie, cholera wie, co to jak to nazwać. Podejrzewam, że fani gatunku... Skup się. Fani gatunku na pewno wiedzą. Fani gatunku League of Legends, tak. Fani gatunku League of Legends. Nie, no to jest taka powiedzmy strategia, ale też tam w kilka osób się gra w drużynach i... No i się naparzamy się na jakiejś tam arenie. To jest taki... O, już wiem, jaki to jest gatunek. To się nazywa MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena. Wow. No. MOBA. No. Tak. MOBA. Tak, po prostu mamy swojego bohatera, którego cały czas dopakowujemy i no i siekamy się na mapie, tak? Jest mapa, mamy swoje stworki, które się tam produkują automatycznie, wspomagają nas w walce i mamy przeciwnika, czy tam kilku przeciwników, też ludzi. No i się tłuczemy. Jest bardzo wciągająca, bardzo miodna. Jedna i chyba z fajniejszych gier ostatnich tam powiedzmy miesięcy. Była taka gra na PC-cie. Kupowało się ją w pudełku. W środku było kilka tysięcy ichniej waluty i ona też wyglądała jak krzyżówka RTS-a z czymś, co opisałeś przed chwilą. Też się walczyło na zamkniętych arenach i ona też oparta była o mikrotransakcje. Oczywiście, że jeżeli ktoś był uparty, to mógł grać za friko. Jak ktoś chciał iść na skróty, to oczywiście mógł sobie kupić dodatkowe punkty. I to jest chyba ten kierunek, który obrała większość darmowych tytułów. Mhm. No bo to jest chyba, znaczy umówmy się, jeżeli mamy coś fajnego, to w pewnym momencie zaczyna kosztować pieniądze, tak? Bo musimy to rozwijać, musimy utrzymywać infrastrukturę i za darmo to się nie dzieje, nie ma bata, tak? To do pewnego momentu tak, ale przychodzi zawsze taki okres, czy taka godzina, w której mówimy stop, będziecie mi teraz płacić, bo jak nie, to zamknę cały ten grajdołek i pójdziecie sobie pograć, nie wiem, Warcrafta. No i tyle, no i trzeba płacić, a wiadomo, że gracze niechętnie powiedzmy płacą jakiś tam abonament, tak jak na przykład World of Warcraft.
chociaż no, ci wytrwali na pewno płacą, tak? Ale no, taki nowy gracz, jak widzi, że musi zapłacić tam 90 zł, no to jednak się zastanawia. Nie, wiesz, podejście jest moim zdaniem takie, skoro mam płacić, to będę płacił za najlepsze, co jest na rynku, czyli za World of Warcraft. Mhm. No. I po prostu każda inna firma, która chce wejść na taki rynek i która chce coś uczknąć, no to musi czymś przebić World of Warcraft. No, no, jednym z tych elementów jest cena, czyli po prostu trzeba z czegoś zrezygnować. Tak jest. Ale myślę, najlepszy przykład podał użytkownik Lamcia. To jest Quake Life. Mhm. No to chyba najstarsza taka gra. To jest absolutny win, to jest wygrana na całej linii. No, Właśnie, mój problem z takimi grami polega na tym, że one są w większości na peceta. Więc Quake Life jedyny był taki, co mogłem ostatnio przynajmniej pograć, albo mogę nawet teraz pograć, bo to się odpala przez przeglądarkę, więc to nie ma problemu. No. Tak, to ratunek dla wszystkich znudzonych urzędników biurowych, możliwość odpalenia Quake Life w przeglądarce. Idealne rozwiązanie. A wy gracie aktualnie w jakiś taki tytuł może? Nie. Powiem ci, mam za dużo tytułów, za które płacę, żeby tam jakimiś darmowymi się zajmować. Nie, no to tak, no jest tyle gier, których ja nie, no ja oczywiście świadomie płacę za te tytuły, które wybieram, ale godzin na dobę to może brzmieć śmiesznie, ale to wcale nie chcę być arogancki, ale po prostu mam za mało czasu, żeby grać jeszcze w darmowe gry. Na przykład jeszcze się taki mocny nie urodził, który ma dość czasu, żeby sprawdzić wszystkie gry z kanału Indie, na przykład na Xbox Live, no bo to nie ma tyle czasu. No. Tak samo jak nie sposób sprawdzić wszystkich gier na App Store. Zgadza się. No nie ma szans. Dlatego no ja mam ograniczoną liczbę godzin na dobę i gier, które chcę koniecznie zagrać, że często nie mam czasu jeszcze na to. Dobrze. Myślę, że to jedyna strona, w którą to się może rozwijać, to oczywiście darmowy wstęp i możliwość gry, a potem tylko kwestia mikrotransakcji. Tak. Jeszcze PlayStation Plusowicze mieli za darmo dostali Lead and Gold, ale za niego chyba trzeba było normalnie płacić, więc on chyba się nie liczy do tej kategorii. No nie, no, no nie, nie bardzo. Nie, no jakby jest normalnie płatny. Nie, 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 to nie. Nie. Kończymy podcast. Dobra, to teraz zawijamy na stare forum. Na starym forum Don Simon pytał nas o gry, które miały najbardziej lub najmniej satysfakcjonujące zakończenie. Oczywiście nie będziemy tutaj spoilować. Portal jak na końcu... Drugi portal. Tak. I Heavy Rain, gdzie... Ale Kubar nie grał, to nie, wow, to nie wow, będę wow, mówił. Wow. No, przepraszam. Ja jestem jeszcze jednym z tych nielicznych, którzy nie wiedzą. Znaczy raz, że nie skończyli Heavy Rain, a dwa, że jeszcze nie wiedzą, kto jest... Jak się nazywał ten killer? A, już nie pogrążaj się. No, on się pyta, jak się nazywał ten killer, chciałem podać mu nazwisko. Dobra, ale Don Simon napisał tak. On wymienił tutaj w ogóle dużo gier. Mass Effect 2 na pierwszym miejscu. Nie podobało mu się? Nie podobało mu się zakończyć... znaczy nie, że świetne było w Mass Effect 2. Aha, no. A mi się nie podobało. Nie, bo ja myślę, że na zakończenie Mass Effect trzeba patrzeć w odpowiedni sposób, mając świadomość... Swoimi oczami, ale jakbym patrzył moimi, ja chcę, nie chcę spoilować, no, ale widzę ostatnią walkę. Aha, nie no, bo nie, mówimy o tym, w jaki sposób się urywa historia, czy mówimy o ostatniej walce mówimy o tym, jak się urywa historia, ale mówię, że mi to przysłoniło, prawda. Ta walka mi przysłoniła późniejszy ten... Nawet dobrze nie pamiętam, a pamiętam idealnie, jak strzelałem do tego czegoś. A tutaj Don Simon bardzo fajnie napisał, bo on napisał, że Mass Effect 2, może taki jeden przeciwnik był trochę za bardzo podobny do pewnego innego. No to właśnie o tym mówię, no. No, natomiast... To zostawia tak zwany, what the fuck, nie? No, ale historia się kończy w bardzo dobry sposób, tylko musisz wychodzić z założenia, że to jest trylogia. Tak samo jak genialnie się kończą dwie wieże, genialnie się kończy Imperium kontratakuje, mając świadomość, że to jest trylogia i przygoda będzie kontynuowana. Mhm. Jasne, no. No. I on tutaj wymienił jeszcze Bioshocka, w tych fajnych. Bioshocka, Darksiders, Halo 3.
Kurczę, Bioshocka nie kojarzy zakończenia. Znaczy nie, on... nie dwójki, ale jedynki... On mówił o samym twiście, który zrywa czapkę z głowy. No, twist jest fajny. A, okej. Okay. Tak, bo tutaj końcówka napisał, że była dosyć standardowa. Sama ostatni proces, ostatni etap samej gry, nie mówię o filmie, tylko bo to, po tym, jak masz, no, jak tu rozmawiać o tym. bo po tym twiście masz jeszcze z dobrą godzinę gry. Mhm. A, okej. Okay. No, i ostatni element tej godziny gry jest fatalny i całkowicie tam nie pasuje. To jest... Bioshock 1 to już możemy chyba powiedzieć, nie? Już nie musimy, wiesz, owijać. No to nie możemy, nie musimy mówić o tym, koniecznie o tym twiście, natomiast możemy powiedzieć, że na końcu się walczy z bossem. No. Coś takiego, ale to spoiler teraz był, o... Z bossem się trzeba walczy. Trzeba być ostrożnym. Natomiast ten boss tam pasuje jak świni siodło i ta walka jest absolutnie niepotrzebna. Ona psuje wszystko to, co do tej pory wypracował ten twist. Natomiast twist jest na tyle dobry, że przez to, że to właśnie jego się pamięta z tej całej gry. Tak jest. Mhm. Tutaj jeszcze Don Simon napisał, że z kolei w tych słabych zakończeniach wymienił Fallout 3, bo według niego to była rewelacyjna gra, ale główny wątek to był najgorszy element w ogóle tego i końcówka równie biedna. Gry Bethesdy na to cierpią. Przecież główny wątek w Oblivionie to też jest jakieś tam to są jakieś popłuczyny. No. Najważniejsze jest to, co robisz wokół tego. Mhm. To nie jest... Mówimy o zakończeniach, nie? Więc nie, no jasne. To nie jest wytłumaczenie. Znaczy mnie w ogóle zakończenia w Falloutach jakoś nigdy... Znaczy one były fajne, tak? Bo one się tam składały z 15 różnych części. Każdy miał swoją historię tam dopowiedzianą jeszcze na 15 różnych sposobów. Tam czegoś brakowało. Wiesz, to też jest ten typ gry, gdzie na przykład ja pamiętam lepiej misje poboczne. Tak, które... tak. A mniej główny wątek, czy nawet zakończenie, więc to, wiesz, to jest taka pajęczyna różnych questów i różnych historii, że ciężko powiedzieć, wiesz. No jednemu się nie podoba, a drugiemu się spodoba coś innego, więc mhm. Taki jest Fallout. Znaczy mi się na przykład podobało, tak samo jak Chessman napisał na forum, że Enslaved miało bardzo fajne zakończenie. Nie wiem, czy skończyliście... To było dziwne zakończenie, wiesz. Znaczy ono było dziwne, ale zamykające całość. Pamiętam. Tam ono zamykało całość. Andy Serkins był na końcu. Tak, nie? Tak. To było fajne zakończenie. Takie inne po prostu. Takie trochę Matrixowe. Inne, no bo mogło tam być zakończyć się walką bossem i napisami, nie? A postanowili to jakoś zrobić takie... Samena. To było dziwne na pewno. to było takie zakończenie, które dawało do myślenia. To jest takie, które stawiasz się, czy warto jest kogoś uszczęśliwiać na siłę, nie? Tak jak Far Cry 2 na przykład miał świetne zakończenie według mnie. A tam w ogóle było jakieś zakończenie? Było, właśnie to było najśmieszniejsze, że tam było zakończenie. Jak ci się kończyła chinina i zdychałeś na pobliżu drogi, to był koniec. Nie, okay. na końcu można było wybrać i był nawet wybór. Jest mi tego gniota teraz znowu. Gniot gniotem, ja Far Cry'a 3 przejdę szybciej niż ty Heavy Raina, więc nie dyskutuj. Pewnie tak. Tak tu będzie. A w V... Nasz użytkownik też, on tutaj wymienił całą plejadę gwiazd z Final Fantasy 7, 8 i 9 na czele. Splinter Cell Conviction napisał, że miał bardzo fajne zakończenie. No i Uncharted oczywiście. Red Dead Redemption, takie prawdziwe męskie zakończenie miało. Jak się kończył Splinter Cell? Splinter miał dwa zakończenia, nie? Miał dwa zakończenia, tak. Tak? Tak. Ja sobie nie przypominam. Tak, można było albo... ubić albo nie ubić się i było inne zakończenie. No. A dużo osób też wymieniało God of War 3 jako ten najmniej satysfakcjonujące. Nie skończyłem, to nie pogadamy. Znaczy ja też nie skończyłem, ale coś musi być na rzeczy, skoro parę osób... A pamiętacie zakończenie Księcia Persji, tego nie ostatniego, tylko wcześniejszego? Nie grałem. 2007 rok? Nie grałem. Było, tylko to był inny przypadek, bo oni... Koniec gry wycięli, nie? Jako DLC. To znaczy, oczywiście tak, to była ta sytuacja, że to prawdziwe zakończenie było wycięte, ale dla mnie to zakończenie było i tak fajne, nawet na tym etapie, na którym było zostawione w pudełku w grze. Tak, ja myślę, że oni grając to, wiesz, zobaczyli, że to całkiem nieźle im wyszło.
tylko rzucić na psy, wiesz, i wyciąć. Ja nie widziałem tego, tego zakończenia z DLC, więc nawet nie wiem, ale to jest to, które jest w pudełku, jest bardzo dobre. To jest jedno z fajniejszych zakończeń. Tak, z takich ostatnich zakończeń też, co mi się bardzo podobało, to było w Brotherhoodzie, w Assassin's Creed ostatnim. Mhm. Też było, to było takie zakończenie, gdzie powiedziałem wow, i miałem ochotę grać dalej w następną część, żeby mi ktoś dał szybko, bo chcę kontynuować, wiedzieć, co się dzieje dalej. To jest różnica między dobrym cliffhangerem a słabym, nie? To jest taki, że wiesz, no, niby zostawiają ci niedosyt i chcą, żebyś grał dalej, a ja skończyłem. Tak, wiesz, to był taki typowy właśnie cliffhanger, taki serialowy, wiesz, amerykański. Tak, wiesz, tak. Chcę teraz, następny serial, nie za tydzień, nie za rok, tylko wiesz, chcę oglądać teraz. No, a tu za dwa lata dostaniesz. Tak, za dwa lata. No. Na to, że wcześniej. Nie, będzie no, wcześniej. Wcześniej, jasne. Ale fajne zakończenie też bardzo mi się podobało w Red Dead Redemption. Tak, tak. Nie mówmy może jakie, ale nie, nie mówmy jakie i warto i już grać. Nawet po filmiku tym, powiedzmy, scence końcowej, gdzie jeszcze mieliśmy okazję coś zrobić, to też było nieźle pomyślane. Tak. To był bardzo dobry pomysł, to się zgadza. No także jak ktoś jeszcze nie skończył, to szybko, płytka w czytnik i jazda. Do wieczora ma być idziemy. Skończone. Będę na wyrywki pytał. Fatalnie, tam padał tytuł Mafii 2 i Mafii 1. No nie. Mafia 1 jest rewelacyjna. Końcówkę, nie wiem, czy mogę teraz zaspoilować? To nie, już... nie spoiluj. Bo no to pierwszy... z dwójką się w sumie trochę łączy. Może. Właśnie, bo końcówka jedynki jest końcówką dwójki także, tak? Tak. Coś w tym stylu. No. No wtedy w trzech czwartych dwójki pojawia się końcówka i jedynki. Ja pamiętam, że ja miałem szczenę na ziemi po tym, jak skończyłem pierwszą mafię. Tak. A po dwójce mi się podobało to, że udało mi się połączyć te dwie historie właśnie, tak, tą końcówką. Malutkim elementem, no. Malutkim złączeniem na malutkiej agraweczce, ale... Na grafeczce. To było fajne zakończenie. A na przykład nie podoba mi się zakończenie Batmana, Arkham Asylum. A ja nawet nie pamiętam, widzisz? Czyli... No, to jest gra, która zabija... Pamiętam. To jest walka taka z bossem. No, tak, zabija klimatem, budowaniem napięcia, a na końcu masz głupią walkę z bossem. Czy ja w ogóle nie... Ciekawy temat, czy gry koniecznie potrzebują walk z bossem. No właśnie, o tym samym chciałem powiedzieć. Dla mnie walka z... Fajnie by było, żeby ktoś zrobił w końcu grę, gdzie się dochodzi do końca i jest koniec, bez jakiegoś głupiego bossa, bo ten ostatni boss zawsze to jest taka totalny debilizm. Nawet jak jest fajna gra, to bossa ostatniego zrobią jakiegoś takiego z dupy totalnie i nie ja wiadomo, ci, co z tym zrobić. Przez moment miałem nadzieję, że L.A. Noire będzie takie. To znaczy w Heavy Rain jest tak, że przez jakiś czas grasz policjantem i on de facto oddaje przez całą grę jeden strzał chyba. I miałem nadzieję, że z L.A. będzie właśnie tak, żebyś grał policjantem i że w ciągu gry oddasz tych strzałów jeden, może dwa, że to będą takie mocne, kulminacyjne punkty, że będziesz, że pociągnięcie za spust i oddanie strzału to będzie ważna rzecz. Natomiast no, z tych ostatnich filmów, które są publikowane, wynika jednak, że będziesz siał kulę na lewo i prawo. Nie oglądałem, nie oglądam, w ogóle nie rozmawiam o tej grze. Ale no, ja rozumiem też takie ostatnie sceny, gdzie bossem jest powiedzmy jakaś postać, do której nam się udało dostać. Nie? I powiedzmy, trzeba jakiś tam myk się schować, tak jak to było w Mafii 1, nie wiem, czy pamiętacie. Mhm. W tej bibliotece, tak. Czy tam w jakimś tym... Więc to jest okej, ale jeżeli mamy grę, gdzie jest wszystko okej i nagle na końcu walczymy z ośmiornicą, wiesz, ta. Z ciałem niedźwiedzia, która strzela laserami i śpiewa piosenki, no to wiesz. Coś jest nie tak, no. Mam wrażenie, że niektórzy po prostu zakładają, że każda gra musi mieć bossa. I robią tego bossa, nawet jeżeli on totalnie nie pasuje do gry. Nie tak. Powinien tam być, a jest. Mas pierwszy miał ciekawe rozwiązanie, ale nie pociągnęli go do końca, bo oczywiście na końcu pierwszej części jest potyczka z bossem, ale składa się z dwóch etapów, jak to z bossami często bywa. Nie? Rozwalisz go raz, okazuje się, że ma drugi pasek energii i trzeba go tłuc jeszcze raz. No tego to już nie cierpię. No właśnie, ale w Mas mieli fajny pomysł, ale nie pociągnęli go do końca. Można wykluczyć całą pierwszą fazę na podstawie odpowiednio poprowadzonej konwersacji. No. Po prostu boss stwierdza, no w sumie to masz rację, ja robiłem źle.
I koniec. No, w sumie masz rację, wiesz, ja zdejmę tą zbroję, ty sobie będziesz strzelał później. No, nawet lepiej, ale nie będę spoilował. Natomiast okazuje się, że jest jeszcze druga faza, której się tym dialogiem nie da wykluczyć i kwestia, sprawa wraca do normalnej walki na zamkniętej arenie. Tak. Fatalnym zakończeniem jest dla mnie, tak myślę, że to jest zakończenie, bo nie skończyłem nigdy Grand Theft Auto 4. Zakończyłem historię, to znaczy znalazłem gościa, którego chciałem znaleźć, zrobiłem z nim albo też nie to co chciałem zrobić. Jak delikatnie wybrnął. No, natomiast na końcu jest jeszcze jakiś głupi pościg z samochodami, z bieganie po dachach, uciekanie na motorówce przed śmigłowcem. No to było dla mnie całkowicie niepotrzebne i olałem to już całkiem. I wkurzające nawet. Wiesz, nie, bo to było fajne, bo to było takie, wiesz, sporo akcji takiej w jednym, tylko że to było ciężkie, wiesz, oni przesadzili z... No to już mówiliśmy o tym, ale tam była sekcja, w którym się lata śmigłowcem, a ja przez 30 godzin gry w Grand Theft Auto 4 specjalnie omijałem misje. No to jak omijałeś, to masz, no. No, bo mi to nie sprawiało przyjemności. Nagle się okazuje, żeby skończyć grę, to muszę jednak polatać. No ja bardzo żałowałem, że w czwórce GTA nie było samolotów, tak jak w San Andreas. Kurde, jak płakałem. No, ale wiesz, bo wielkość mapy, to wiesz, to no... No dobra, ale naprawdę, latanie samolotem w San Andreas to było to, po co włączałem tą grę. Włączałem tą grę, biegłem do samolotu i latałem sobie po mapie jak głupi. Don Simon wspomniał jeszcze Darksiders, prawda? Tak. Też mi się bardzo podobało. Darksiders też było zakończenie. Znaczy to było takie zakończenie z pompą, tam nie tyle sam boss, tylko ten filmik końcowy był fajny. Tak, no i wiesz, i zapowiadające oczywiście. Kontynuację. Oczywiście. Zgadza się. To dobry temat. Bardzo dobry temat, tak. Oby więcej takich. Jeszcze skoczmy na chwilę. Tak samo Su360 wspomniał o Brothers in Arms. Hell's Highways. Znaczy tam chyba nie było zakończenia w ogóle, nie? Wiesz co, nie, tam na końcu z tego co pamiętam był taki długi filmik, taki bardzo pompatyczny, który bardzo przypominał filmy Spielberga czy Hanksa. Tak. Panie braci. Czyli płaczemy i na końcu, wiesz, podnosimy się i wszystkich, wiesz, podnosimy na duchu i idziemy wybijać Niemców dalej. Takie że można było naprawdę, wiesz, tak, można było... I jeszcze standard w tle. Tak, właśnie. To też takie... Ale całkiem nieźle nakręcone, wiesz, jak na tę grę, która była dość przeciętna. Nie, tam były bardzo fajne wstawki animowane, właśnie tak wzorowane, ewidentnie kompanią braci i szeregowcem Ryanem. Nawet lądowanie na tyłach wroga tymi szybowcami tak wyglądało bardzo sielankowo. Tam muzyczka ładna grała. Tak. No ale miało być o zakończeniach, a nie o intrach. Właśnie, to jak miało być o zakończeniach, to zakończmy część forumową. Jeszcze mamy jeden temat, skoczymy teraz na nowe forum. Syc82.pl założył taki temat FPS online, fragi czy teamwork? Ponieważ zastanawia się, co fajniejsze, czy co bardziej lubimy, tak? Czy grać takie strzelanki FPS-owe typowo dla, powiedzmy, rozgrywki samotnika, gdzie tylko walimy fragi i... Sadzimy hedy. Czy taka praca zespołowa, jak na przykład w Battlefield Bad Company 2? No to chyba trafił kolega na podatny grunt, bo my tu raczej w Battlefielda. Bo my tutaj sobie w Battlefielda. Bo my tu z kolegami raczej w Battlefielda. Nie, ale to nawet nie wiesz, nie tylko Battlefield, bo ja osobiście, jeżeli odpalam jakiekolwiek multi w takich tego typu, wiesz, grach, to zawsze włączam Team Deathmatch. Mhm. Nigdy nie włączam pojedynczego, tylko zawsze lubię grać z drużyną, nawet jak ta drużyna. Ja mam wrażenie, że nic nie robi, wiesz, takiego, co by było potrzebne do. Wiesz co, ale ta drużyna musi też trochę mózgu używać, bo ja ostatnio tak coraz bardziej chciałem w pewnym momencie miałem takie już znudzenie i taki odruch, że mówię, zaraz pójdę do sklepu, kupię sobie Call of Duty i będę tam grał sam tak długo, aż nie wiem, zasnę. Ale nie chciałem już z nikim grać, ponieważ wiesz, ty idziesz i trzech snajperów gdzieś tam się kryje z twojej drużyny po krzakach. No to... Nie, bo to myślę, że to jest kwestia samej gry, bo po pierwsze mam wrażenie, że gra dla samotników, jeżeli ktoś chce biegać sam,
to sobie może pograć w Quake'a. To jest, dla moim zdaniem Quake trzeci, czy też Quake Arena, to jest najlepsze, co wymyślono w kwestii fragowania solo. Mhm. Dalszy rozwój, znaczy nie dokonuje się w moich oczach dalszy rozwój. Natomiast to o czym ty mówisz, żeby grać koniecznie, drużynowo, to ja myślę, że w ten sposób mogą grać tylko ludzie, którzy grają w zorganizowany sposób, ale w tym względzie, że organizują się sami na własną rękę, to znaczy ligi, klany, tak. Ladery i tak dalej. Natomiast rolą projektantów gry jest zadbać o to, żeby ludzie, którzy nie są zrzeszeni w takich grupach, również mogli doświadczyć gry zespołowej. I to jest ich rola, żeby dobrze ukierunkować tą grę. Oczywiście na tą chwilę sztandarowym przykładem jest dla mnie Battlefield, który nagradza za różne czynności bez względu na to, czy ma się ma skills i rozwala się same głowy. I ja na przykład takich umiejętności nie mam. Nie potrafię walić samych headshotów, natomiast świetnie się bawię grając jako medyk albo jako inżynier. Natomiast dużo się mówi a propos zbliżającej się premiery Brinka. Że ta gra ma właśnie w znacznym stopniu kierować tym, w jaki sposób gracze, znaczy ma kierować rozgrywką. I ma to działać w ten sposób. Mniej więcej była ta gra na PS3, to był Mac chyba, prawda? Że tam konsola też kierowała konkretnymi oddziałami dla konkretnych osób, dla konkretnych oddziałów, wyznaczała różne cele. Ci ludzie musieli czegoś bronić, coś zdobywać, coś odbijać, coś zniszczyć. I dzięki temu nawet ludzie, którzy nie grali w klanowym meczu, wiedzieli, nie mieli wyznaczonego jednego celu, czyli na przykład dobiegli na koniec mapy, zabić 150 wrogów i zerwi ich flagę. Nie. Ta gra się toczyła w krótkich etapach i każdemu wyznaczane były konkretne, krótkie, znajdujące się w ich zasięgu misje. I tak samo ma być ponoć w Brinku, że konsola ma decydować, że w związku z tym, że tam jest silny opór przeciwnika, to trzem osobom z przeciwnej drużyny wyślę indywidualne informacje o tym, że powinni się udać w ten rejon, żeby zlikwidować tamtych gości. I myślę, że to jest odpowiednie rozwiązanie. Znaczy projektanci biorą na siebie tą odpowiedzialność, żeby dać tym ludziom niezorganizowanym na miastkę rozgrywki w drużynie. No bo tak to każdy mógłby powiedzieć, że nie potraficie grać w naszą grę, nie? I umywamy ręce. Cała sztuka polega na tym, żeby zorganizować grę tak, żeby każdy czuł się w niej potrzebny i wiedział, co ma robić. No ja tak tego Brinka troszeczkę tak ja spoglądam z boku na niego, ale coraz bardziej... Obstrahuję od tego, czy mam ochotę w niego grać, czy nie, czy to będzie fajna grać, czy też nie, to jest to pomysł, który moim zdaniem to jest branie odpowiedzialności za tą grę, którą się przygotowało. Jeżeli gra ma być multiplayerowa, to trzeba mieć pewność, że ludzie, którzy są poza klanem, też będą czerpać z niej przyjemność. Może się uda. No, konsola w końcu, tak? Też? I... Może. Zobaczymy. Dobrze. To na zakończenie części forumowej. Znaczy co, nikt nie ma więcej opinii na temat... Ja swoją wyraziłem, tak? Że miałem ostatnio ochotę... Ja myślę, że w tym temacie chodzi o to, wiesz, w jaki sposób my gramy, nie? Pomijając, nie patrząc, jakie daje możliwości nam gra. Wiesz, bo możemy odpalić Battlefielda i możemy grać sami, wiesz, a możemy grać w drużynie, próbując grać w drużynie, czyli podnosić kogoś, nie podnosić, a możemy sami siedzieć w krzaku i sadzić heady. Wiesz, i teraz pytanie brzmi, jak wolimy grać, nie? Jak zazwyczaj gramy? Nawet jak odpalimy nie Battlefielda, czyli jakiś normalny, jakikolwiek multiplayer, gdzieś chodzi tylko i strzela i odpalimy na przykład Team Deathmatch, to czy raczej trzymamy się kogoś, chodzimy z kimś, czy raczej też się odrywamy pomimo że mamy drużynę? Różne tytuły pozwalają na różny stopień zaangażowania, no bo grając na przykład w Call of Duty w Doktora Deathmatcha, to nie mam przecież wielu możliwości ponad to, żeby biegać za kimś i pilnować czyichś pleców. To nawet jak padnie, to... Ale są tacy, którzy biegają. Zauważ, że wiesz, zawsze ktoś się potrafi przyczepić, nie? I biegnie z tobą.
No tak, tylko... Wiadomo, że w dwójkę jest prościej, nie? Tylko trzeba odróżnić granie na sponsora, a granie z kimś, bo na sponsora się gra tak, że ktoś biegnie frontem i jak dostanie heada, to ty masz... No ale właśnie to widzisz, o tym mówię, nie? Że możesz grać i ktoś się do ciebie przyczepi i zaczyna się denerwować, nie? Czemu za mną łazisz, jak ja chcę sobie sam pobiegać? No bo on gra na sponsora. A mimo tego, że jesteś w Team Deathmatch, nie? Tak, tak. No... Po prostu nie uważam, żeby Call of Duty było grą zaprojektowaną na granie drużynowe. Jasne, na poziomie zawodowym, znaczy na klanów, drużyn i tak dalej, tak. Ale nie jest przewidziana możliwość grania drużynowego dla osób, które się nie znają i niekoniecznie zdają sobie świadomość z tego, że mogłyby grać jako drużyna, że mogłyby coś więcej osiągnąć. Chociażby przez to, że gra nie daje do zrozumienia, że gra drużynowa jest premiowana. Bo zdaje się, że są punkty tylko za asysty. Osobiste, prawda? No i asysty. No, jasne, no. Wiesz. Ponadto niewiele Call of Duty może zaoferować w tym względzie. Abstrahując od tego, że to jest super gra, tylko że po prostu Mówię o tym, że pomimo nawet, wiesz, nawet w Battlefieldzie, gdzie jest tak dobrze zrobiony i tak, wiesz, ukierunkowany na pracę zespołową, są ludzie, którzy nie robią nic w tym celu i grają raczej tak jakby grali, w Call of Duty, no. No tak, to są dupki, no. No ale właśnie, czy to jest dupek, czy wiesz, jak on tak lubi, a gra mu się podoba? Więc skoro on tak lubi, to niech idzie pograć w grę, w którą w ten sposób się gra, bo on trochę w taki... No ale to też nie jest fair, no może mu się podoba ta gra i wiesz, jak się strzela, jak wygląda i wiesz, jak działają serwery, chciałby sobie, wiesz, pograć w nią, a lubi grać sam, nie lubi robić drużyny. Nie, no, na szczęście nie ma obowiązku grania z takimi ludźmi, zatem w drużynie jest 12 osób i zawsze, wiesz, no, jedna osoba nie jest w stanie jeszcze położyć całej drużyny. Chyba, że ukradnie czołg i pojedzie na skraj mapy i będzie patrzeć w niebo przez cały czas. Albo wysiądzie i ją odda, tak? No to jest ten lipa. Są różne gry do różnych typów gry. Dobrze. W każdym razie, no chyba jasno daliśmy każdym jadem do zrozumienia, że preferuję... Że Teamworks się... preferuję, ale w wybranych grach. Tak, tak. Ja preferuję te gry, w których stawia się na współpracę. Okej. Okay. Dobrze. To na zakończenie części forumowej, teraz już mogę. Mamy niespodziankę. Niespodziewankę. Nikt się tego nie spodziewał, łącznie z nami, ale mamy konkurs. Tak, hiszpańska inkwizycja przyszła i przyniosła konkurs. Ja może krótko powiem, skąd się narodził pomysł na konkurs. Powiedz. I kto jest fundatorem nagrody. O, może to tak. Powiedz. Tak. Jest na naszym forum użytkownik Kleszczu, który założył sobie niedawno konto, ponieważ mówi, że dużo czyta, a mało pisze, ale w końcu postanowił się na forum zarejestrować. No i jako forma takiego wpisowego chciał ufundować nagrodę, ponieważ wygrał gdzieś tam kiedyś ten kod, a że nie ma konsoli, to postanowił go ufundować. To jako... bardzo ładnie, jak się tak przychodzi w nowe towarzystwo, to się przynosi pół litra, a on tak jest. Zszedł i przyniósł koda. Koda na limbo. Także jak ktoś ma ochotę, to proszę teraz sobie zanotować ten kod i go wykorzystać. To jest na jaką konsolę? Na Xboxa 360. Na Xboxa, tak. Limbo, tak. Jakby ktoś... Limbo, jakby limbo ktoś chyba nie ma na PSN, nie, co? Chyba nie. A nawet jakby było, to i tak nie ma. Ale śmieszne. Także teraz proszę uważać, będę dyktował kod. Ale żeby było trudniej, to ostatni znak tego kodu będziecie sobie musieli zgadnąć, żeby tak nie było, że kto pierwszy, ten lepszy, tylko będzie się chwilę można pomęczyć. Znaczy to jest kto pierwszy, ten lepszy, tylko kto pierwszy odgadnie ostatnią cyferkę. Tak, tak, dokładnie. Albo cyferkę ten tak, lepszy. Znaczy powiedzmy, że to będzie literka, bo ja widzę ten kod i to jest literka. Czyli to jest cyferka. Nie, to jest ja już znam Sir Majka i wiem, że to jest cyferka. To jest literka, więc teraz uwaga, będę dyktował kod, proszę sobie ładnie tutaj zapisać. Tylko wyraźnie. Długopisikiem czy coś tam. Mów o myślnikach, żeby tak, tak, oczywiście, jasne. Czyli to pierwsza literka to będzie M jak Marcin, 6, 7, potem będzie H jak Hania i T jak Tomasz. Czyli M67HT, myślnik. I teraz znowu mamy Tomasz, 76, Michał i X na końcu. T76 jak co? T76 MX.
To jest drugi człon. Trzeci człon, już myślnik oczywiście, teraz trzeci człon. F jak Filip, Q jak Quake, 3, 6, 6. To jest trzeci człon, myślnik. D jak Damian. D jak Damian, czyli dwa razy D. C jak Celina, 62. D, D, C, 6, 2. I teraz ostatni człon po myślniku, bez jednej literki, to będzie X, 62, C. Jak Celina. Znowu. I ostatnią literkę musicie sobie zgadnąć. Kto zgadnie i zarejestruje pierwszy, ten wygrał. Proste. Niech napisze o tym w komentarzach. Żeby... Tak, niech napisze w komentarzach, czy na forum starym, czy pod newsem na Poligami, żeby już reszta nie próbowała. Niech napisze, że dziękuję za ten, za nagrodę. Znaczy nawet niech nie dziękuję, tylko niech napisze. A my tak. Napisze co innego. A my dziękujemy Kleszczowi za ufundowanie tak wspaniałej dziękujemy nagrody. Kleszczowi. Dziękujemy. Dziękujemy i, bardzo. I zapraszamy na forum, bo tak nieśmiało troszeczkę mamy się... Ten. Mamy, no teraz, mamy jednak teraz najlepszą się, społeczność. Tak. Teraz to się wkupił, to wiesz. Teraz się wkupił, jak więc... Pan wyjdzie na, no, z jednym postem będzie tam, wiesz, szalał. Co ty mi tu będziesz podskakiwał, gówniarzu? Może, ale musi może, ten, może... na turce musi linka do naszego podcastu, jakby ktoś, wiesz, nie... Tak. Tak jak są te statusy użytkownika tam aktywny i tak dalej, to można by mu ustawić fundator nagród. Fundator nagród, o, ale by było. Sponsor. Sponsor. Dobra. No. To część forumową mamy już teraz naprawdę skończoną i przejdziemy do gier. O, przypomniałem sobie. Mecenas. Mecenas. Pięknie. Gier nie mamy zbyt dużo, ale za to mamy ciekawe gry, wydaje mi się. To nie są jakieś oklepane, super najlepsze tytuły z górnej półki, tylko takie ciekawostki. Takie wygrzebane te najsłabsze sprzed 5 lat. Tak. Na pewno nie słyszeliście. Tak. Ja myślę, że odpuścimy sobie Orange Box, w którego Tartak grał. Ale Tartak ostatnio suchary ten odgrzewa. Tak, także suchary. zacznijmy może od Demka Red Faction Armageddon. To nie są suchary, to są Twinkies. One wytrzymają 10 lat, a zawsze są smaczne. Twinkies wytrzymują 40 lat. No i zawsze są smaczne. Zawsze są, tak samo smakują. Najlepsze. No, tak samo smakują, to dyplomatyczna odpowiedź. Demo Red Faction Armageddon. Wszyscy grali. Wszyscy grali, nawet ja grałem w przerwę. No i teraz opowiedzcie, bo mi się bardzo spodobało i zalatuje Dead Space'em, nie wiem dlaczego. A mi zalatuje pamięcią absolutną. A Kubarowi pewnie zalatuje, nie wiem, Lego. Twinkies. Zalatuje Lego, wszystko, tak. Nie, wiesz co, pewnie dlatego zalatuje ci Dead Space'em, bo... To są jakieś potworki. Z tego wynika, że to... Znaczy potworki potworkami, ale... Pozbyliście sandboxa, nie? Tak. Mamy bardziej liniową taką, widzę, rozgrywkę, czyli gdzieś musimy przejść korytarzami. Więc to pewnie wygląda tobie jak Dead Space, a Tartakowi jak pamięć absolutna, no bo wiadomo, no, kamieniołomy, jakieś tam kopalnie, kryształy. Na Marsie. Przyszłość na Marsie, no i to na pewno tak. Może ale jest całkiem niezłe. Ja jakoś nie, powiem, że nie miałem zrobionego preordera na tą grę, ale chyba mnie kupiło. Głównie przypomniały mi się rozgrywka z poprzedniej części, gdzie się naprawdę nieźle bawiłem, pomimo takiej dużej mapy i bezsensownego jeżdżenia od misji do misji. Będzie, że te misje były takie średnie, nie? No były średnie, bo to polegało na tym przyjedź gdzieś tam, wybij, wiesz, zniszcz i spieprzaj, nie? Tak. Na czas. Jak to w sandboxach. No. Ale rozgrywka była całkiem niezła, no i ten model zniszczenia jest też całkiem niezły. Fajne, do takich nie? ludzi jak ja, którzy mają OCD i po włączeniu mapy widzą pełno jakichś budynków i kropek, które trzeba zniszczyć albo ten, więc to był raj na ziemi, w cudzysłowie. Ta część jest fajna, bo może nie tylko niszczyć, ale i budować, nie? No właśnie. Tak, teraz właśnie dano nam do dyspozycji urządzenie, które można odbudować. Nie bardzo wiem, czy to jest dobry zabieg. Znaczy wiadomo, że to odblokowuje parę nowych drzwi i możliwości w rozgrywce. Prawda? No to jest, wiesz, pomysł na... Zniszcz, możesz mieć teraz misję, jedź i odbuduj. Znaczy wiesz co, jak sobie rozwalisz podłogę i nie masz jak tam wskoczyć gdzieś, no to fajnie by było móc ją odbudować. Nie, ale ja na przykład liczę na takie... Ja ci powiem, jak wyglądało moje przejście przez ten... Dochodzę w przepaść. Jest most. Niszczę go, no bo wiadomo, mam taką obsesję. Niszczę wszystko, co się da zniszczyć. Dobra, uwielbiam się w San Francisco. Tak. Teraz odbuduję, przeszedłem. Obróciłem się, zniszczyłem za jeszcze sobą raz. Ten most.
Tak, bo w ogóle niepotrzebnie, wiadomo, nikt mnie nie goni, ale mam taką obsesję, że... Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co przejedzie. No, no, więc tak wyglądało moje granie w tym. Ja liczę na przykład, że będą takie mini zagadki logiczne, na przykład, których byś miał fragment budynku i byś musiał decydować, które elementy w jakiej kolejności odbudowywać, a w jakiej niszy, żeby się dostać na wyższe piętra. To jednak daje... No, zlikwiduje trochę żywności. Przejście sandboxa na ten typ rozgrywki na pewno wymusił to. Nie moglibyśmy sobie odciąć drogi na dzień dobry i wiesz, game over. Zrób na przykład dziurę w tym pokoju, spadnij na dół, bo tam jest klatka schodowa, którą możesz wejść piętro wyżej, potem tam odbuduj, spadnij znowu, odbuduj. No wiesz, to jest taki, jest miejsce na kombinowanie. No to jest... Ale powiem teraz to, czego oczekiwałem, a na czym się zawiodłem, to było... niszczenie takich ścian stałych. O tak, to czyli, było... Jeżeli to pamiętacie w pierwszej części Red Faction. Pamiętamy. Można było kopać dziury 100 metrów w dół. 100 metrów, można było się przebijać w ogóle przez ściany i sobie chodzić, jak ci się podobało. A widzę, i tego oczekiwałem po tej części, jeżeli dali mi już taki po ścieżce chodzenie, tak? A widzę, że oni zrezygnowali z tego. Najwyżej, co można zniszczyć, to są takie budy, rury i mosty. No, no elementy zbudowane przez człowieka. Myślę, że to się znudzi dość szybko, wiesz, niszczenie rur i mostków. Zobaczymy. Znaczy, no, nie wiem jak duże będą te korytarze. Może będą jakieś podziemne jaskinie, gdzie będą większe budynki, ale w poprzedniej części, w Gorilla przecież mogłeś niszczyć całe osiedla i kilkupiętrowe budynki. Osiedla, no. A tutaj, właśnie, wiesz, to też jest... No. A tutaj jak budynki mają, wiesz, jedno piętro najwyżej, to tak jakby skala zmalała. Jasne, przez to historia może być sprawniej poprowadzona, może być więcej takich... Dlatego mówię, no niszczenie tych ścian takich, wiesz, stałych byłoby na pewno jakimś rozwiązaniem. No. Widzę, nie mogli, albo silnik im na to nie pozwalał, więc... A u góry są stalaktyty czy stalagmity? Nieważne, te... stalaktyty u góry. No, te u góry. To na przykład ja pierwsze, o czym pomyślałem, to chciałem zeszelić taki kawałek skały, żeby spadł na przeciwników, albo chciałem go zeszelić, żeby spadł na most. Nie da się. Nie da się. To mnie strasznie zabolało. Myślę sobie, to jednak trochę lipa. Te ściany są stałe i nie jesteś w stanie ich ruszyć niczym, ani ładunkiem wybuchowym. Już nawet nie to, żebyś kopał te kilometry korytarza, no ale to nie, zgadza się. No. Jak wystaje taki kawałek ściany z sufitu, to aż się prosi, żeby go zestrzelić, żeby spadł na kogoś. A żeby sobie chociaż popatrzeć, jak to spada. Nie, no żeby to wykorzystać w walce, to było fajne. Wiesz, ale goście stoją na moście i walą do ciebie, a ty wrzucasz ładunek na ten wiszący stalaktyt i on spada na most. Mhm. Ale ja myślę, że tutaj siła w tej grze też może być w rodzajach broni, bo w jedynce to było raczej tam ten młotek i różne strzelania plus ładunki wybuchowe, a tutaj już w demku widzę jest jakiś tam magnet gun, tak? To jest ta główna ta broń będzie, tak? Mhm. Właśnie do niszczenia wszystkiego. Tutaj coś wybucha, tutaj coś jeszcze możemy zrobić innego i tak, no fajnie to wygląda. Ja jestem, nie powiem, że zachwycony, ale jestem miło zaskoczony. No tak, oni dają... Ta część, gdzie się wchodzi w tego, takiego mecha, powiedzmy. W tego mecha, to jest fajne. Zbroje. Też była całkiem niezła rozwałka, no. Tak. Tylko tak jak mówię, no to by musiało być też jakieś większe pole do popisu, jeżeli tak, chodzi tylko o... Tylko po tym, jak już się weszło w tego mecha, to strasznie klaustrofobiczne to były te pomieszczenia. No, bo się zrobiło ciasno. Cały czas głową uderzałem w sufit. A tym dalej kontynuując tą... Miałem nadzieję, że jak podskoczę, to właśnie rozwalę coś głową, że właśnie zrobię dziurę, że się usypię trochę tej skały, a tutaj nie, nic. Zgadza się. To też a druga rzecz, jaka mnie niestety boli, to taka, że ta gra nie ma multi. Nie ma? Poprzednią część naprawdę grałem sporo. To multi było takie trochę, tak jak mówi Tartak, jak kupił grę, to już nikt nie grał, tak? No. Mi się udało jeszcze parę ludzi załapać, bo pamiętam, że kupiłem to w premierę. I grało 3 osoby jeszcze było, dwóch programistów i pan co sprzątał. Takie możliwe, ale wiesz, no. Tak jak rozmawialiśmy kiedyś, normalne multi musisz... Pierwsze co robisz, to się uczysz mapy, prawda? I gdzie są rzeczy. Tu nie było tego problemu, bo mapa po 3 minutach wyglądała jak wysypisko śmieci i wiesz, gruz na gruzie. Wiesz, często mapy to były takie, że to był budynek na przykład 4-5-piętrowy,
gdzie koleś na dole dostawał jetpacka i nie wchodził po schodach. O nie, on wiesz, on się przebijał, wiesz, przez wszystkie piętra lecąc na górę, pociągając, wiesz, cały budynek za sobą, więc naprawdę dawało klimat, wiesz, słuchać było ludzi, którzy się śmieją po prostu, jak stoją w budynku, który się wali, bo ktoś na dole robił wszystkie, wiesz, fundamenty. Lecisz na jetpacku i na każdym piętrze zostawiasz ładunek wybuchowy, pyk, pyk, tak, pyk, tak, pyk, tak. Ładujesz na dachu i detonujesz. Widzę, że zrezygnowali z multi, nie wiem dlaczego. To też mogło było być śmieszne, nawet z tym odbudowaniem życia. W sumie na takich zamkniętych przestrzeniach nawet łatwiej byłoby to opanować, nie? Dziwne. No. Ale pozytywnie. Tym dziwne, zwłaszcza, że w Dead Space dali, czyli da się w takich pomieszczeniach. Nawet ten typ rozgrywki taki drużynowy, że trzeba coś bronić, że trzeba coś zdobyć. Nawet tego widzę nie zrobili. Ale jest chyba co-op, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Ja nie widziałem żadnych innych opcji poza tym singlem. Ja też nie przyglądałem się. Wydaje mi się, że jest jakieś takie misje co-opowe, bo nie chyba single, tylko jakieś takie misje są, aha, gdzie można w dwójkę przejść. Nie, single jest chyba zbyt, nazwijmy to, sterylnie poprowadzony. Tam nie ma miejsca w historii chyba na co-opa. Ja jeszcze chciałem zauważyć, że tam są bardzo fajne animacje. Te takie filmiki początkowe, widać, że tam chyba nawet trochę motion capture jest. Są, graficznie nie powalają, ale animacja jest bardzo fajna i robi taki klimat niezły. Znaczy animacje, te kaserki są zrobione fajnie, tą historię ciężko odebrać, bo ona jest taka, bo to jest jak to w demie, wyrwana jest. Tak. To musi gdzieś tam, tak, powiedzmy, tak, w połowie gry, bo nie przedstawia nam tych obcych ani o co chodzi, nie? No. Ja wątpię, czy oni tak nas rzucą w wir jakiś tam. Nie, no tego mówię, ciężko to ocenić. No, możemy ewentualnie oceniać voice acting i wyreżyserowanie tych scenek, ale pod względem opowiadanej. Tak. Powiedzcie mi, czy w Guerrilla były potwory, czy tam byli tylko tacy ludzie, kosmici? Ludzie chyba tylko. No właśnie, to mogli przy tym zostać. Nie, tam byli tylko ludzi i byli tacy, jacyś tacy zombie, tacy roboty zombie, coś takiego. Aha, okej. Tak, czy jednak coś był. No dobra, przeżyję. Bo to właśnie w tej części to o to chodzi, że Mason, ten potomek Masona, czy też Mason, uwolnił właśnie. No podejrzewam, że właśnie od tego się zaczyna gra i ta scenka, która jest w demie, to jest jakaś, nie wiem, pierwsza albo druga godzina gry, bo oni, ci ludzie z dema ewidentnie mają do niego pretensje o coś, że sprowadził na nich zagrożenie, a w materiałach promocyjnych gry jest właśnie informacja, że tam kopali za głęboko i obudzili Bóg wie co. Coś jak krasnoludy. Także. Okay. Ale to ewidentnie nie są smoki. No ja się tym tytułem trochę zainteresuję. Nie wiem, czy go kupię, powiedzmy tam na premierze, ale... Właśnie ja też się łamię, bo Gorillę kupiłem po premierze długo, bo chyba rok czasu i podejrzewam, że to będzie dobra gra, ale nie wiem, czy na tyle dobra, żeby wygrała z konkurencją gęstą dość w tym roku. Zgadza się, ale gdzieś tam na listę zakupów wydaje mi się, że wyżej niż na przykład Dragon Age 2, bo cały czas nie chcę Dragon Age. Który już wyszedł, tak? Tak. ale ten Dragon, nie, to Mass Effecta drugiego dodają za darmo do Dragon Age, nie na odwrót. Tak. Ale to ktoś na forum wrzuca, jakaś była promocja Dragon Age z czymś jeszcze, z Zavi czy z Dehata za stówę, także. No ale jest LA Noire teraz za 2 tygodnie, LA Noire jest za 3 tygodnie, za 2 tygodnie jest Wiedźmin, więc będę miał w co grać. My tu nie mamy na czym zagrać. Nie mam się przygotować. Nie mam, ale wiesz, ale za to będę miał piękną kolekcjonerkę nieodfoliowaną, wiesz. No, a właśnie, a mnie nie stać. No. Jakim numerem masz, Wojtek, kolekcjonerkę? A nie wiem nawet, wiesz co, nie wiem, czy oni to numerują w Stanach. Aha, bo ty masz amerykańską. A, bo ty masz tą łączkę. Ja mam amerykańską. No. Na sklepie, w sklepie gram, przy każdym zamówieniu jest podany numer kolekcjonerki. To tartak, jaki masz? 349 chyba. Pięknie. Nie, no pięknie. Ktoś, kto ma 666, to jest już ten, jest bogaczem. Ja podejrzewam, że taka w ogóle nie trafiła do sprzedaży. Ja myślę, że jest, musi być. Wszystkie poniżej setki na pewno nie trafiły, tylko są już zagospodarowane, 666 na pewno jest zagospodarowane. Takie numery, wiesz, tak samo jak operatorzy sieci komórkowych nie puszczają tych super numerów do normalnej sprzedaży, tylko zostawiają je. Okej, możliwe, no. To trzeba by się z Wiktorem Cegłą skontaktować. Jeżeli jesteś w stanie zamienić mi mój 349 na 666, to ja w to wchodzę, bo mimo iż to wyższy, to jednak fajny. Dobrze.
To teraz może przeskoczmy. Albo nie przeskoczymy, Wojtek. Ty skaczesz strasznie coś tam tak. Dzisiaj. Będę ja w ogóle taki. Ja już przeskoczyłem, to spotkamy się po drugiej stronie. Wojtek, opowiedz o Piratach z Karaibów, bo co podcast opowiadamy o Lego i to jest inne Lego. To Lego, jest po prostu Lego. Fenomen. Znaczy, bo oni zrobili te dwie części, się okazało w tym samym czasie. Nawet nie wiedziałem. No. To jest bardzo ciekawe. Wydali dwie gry w tym samym czasie i jedną wydali miesiąc później, czyli Piraci, którzy teraz będą wychodzili w przyszłym tygodniu. Nie bardzo wiem, dlaczego opuścili Star Wars te pierwsze, ani w żadną rocznicę. Wiadomo, że wychodzi pod koniec roku Blu-ray i może to by była lepsza data, no ale okej. Okay. Wychodzą Piraci i Piraci są jak zwykle świetni. No, wiesz co, o Lego nie wiem, co można już powiedzieć, bo każda gra wygląda tak samo. To bardzo dobrze wróży tej marce. No, nie, no, tak samo jak wszystkie poprzednie, ale jest super. Wiesz, przy każdym Lego mówię, że jak komuś się podobało poprzednie, to na pewno się zakocha w tym. No i tak jest, tak samo jest w tym przypadku. A też te gówniane RTS-owe takie są... Przypominają bardziej, wiesz co, Indiana Jonesa albo Batmana nawet niż... Mhm. niż jeżeli nie dadzą takich głupich misji RTS-owej, jak były w tych Lego Star Warsach ostatnich, to myślę, że to będzie jedne z lepszych Legosów, bo tak się zapowiada. Okej. Okay. I tyle. Ty też ma jakieś Lego graczowy, tak? To znaczy ja nie jestem Lego graczowy. Ja na tyle nie lubię. O tym mówiłeś, kiedyś pamiętam, jak rozmawialiśmy o Lego, mówiłeś, że Piraci to może być pierwsze Lego, jakie kupisz, bo to jest ten... Nie, to chyba musiałeś z kimś innym rozmawiać. Tak? Mike to chyba nie jest fan Piratów z Karaibów. Nie, akurat Piraci z Karaibów mi się podobają. Jako film jak najbardziej. Muzyka bardzo mi się podoba i w ogóle aktorzy, którzy tam brali udział. Jak ktoś mówi, że mu się muzyka podobała w pierwszej kolejności, to już znaczy, że nie miał nic innego do powiedzenia. No nie, no Orlando Bloom był słaby, tak jak zawsze, ale na przykład zawsze słaby, Johnny Depp był rewelacyjny. No i co tutaj wiele... Orlando. Tak samo ten, jak on tam się nazywał? Z tych złych. Orlando Bloom był świetny w tym teledysku Beastie Boys. A jest teledysk Beastie Boys? Płyta ma wyjść. O, no, kochany. Musisz zobaczyć ten teledysk. Żartujesz. Moc. Dobra, ale przejdźmy do dalej. No Lego jak Lego, no. Ja jestem, wiesz, uwielbiam tą serię i czekam tak samo mocno, albo nawet bardziej niż na LA Noire, więc... Och. Nie wiem, czy to choroba, czy... Wiesz, nie, to kończymy ten wątek w takim razie. No dobrze. Jak LA Noire jest słabszy od Lego. Takie herezje, tak? Tak? Nie mówię, że jest słabszy, tylko że ja czekam. Ale no to jakieś priorytety muszą być, tak? Nie. Skoro dla ciebie Lego jest ważniejsze od LA Noire, to myślę, że nie mamy o czym rozmawiać. Nie, ale to też wychodzi rozmowa z Tartakiem, jakim miałem, że straciłem hype na LA Noire, wiesz, jakoś ostatnio. Nie wiem, czego tak? To jest na... A ja nie, no, bo właśnie nie oglądam nic o tej grze. Ale ja też właśnie nie oglądałem za dużo. To nie jest tak, że siedziałem i wiesz, 15 minut pierwszej misji oglądałem, czy coś w tym stylu, no. Wiadomo, widziałem te trailery takie krótkie, co oni wypuszczali. Nie oglądałem ich. Nie oglądałeś. Nie, to tam nic nie ma. Witaj w Los Angeles, roku... Nie, ale nie oglądałem ich, po prostu nie chcę. Ja chcę sam odkrywać tą grę. Jakoś tak czuję, że straciłem wiarę, wiesz. Są takie tytuły, które ja po prostu z góry wiem, że będę chciał je kupić i co by się nie działo, nawet jakby się okazały najgorszym krapem, to ja je kupię, przejdę, sam odkryję, że... Nie, wiesz, ale ja kupię, no i pewnie się będę dobrze przy tym bawił, tylko mówię, teraz jakoś tak dziwnie straciłem ten hype, który miałem od dawna, wiesz, na tą grę. Mhm. To może dlatego, że trochę nas pokarmili. Przez Lego. Trochę nas pokarmili tymi wszystkimi. Tu galeria nowa, tu filmik, tu trailer, tu zapowiedź. Ale właśnie galerii nie oglądałem w ogóle. Nie lubię oglądać galerii, nic mi to właściwie... Galerie są, wiadomo, jakie one są, tak? Screeny są robione, nie wiadomo z czego. Galerie takie, powiedzmy, wiesz, arty, wiesz, ludzi, którzy rysowali to, jakieś szkice koncepcyjne, to lubię oglądać, to mnie jara. Mnie właśnie ale nie screen wiem, z gry mnie w ogóle nie ciągnie. Zawsze się zastanawiałem, po cholerę oni wrzucają te koncept arty gdzieś tam jako bonusy do gier czy coś, to dla mnie to jest w ogóle niepojęte. To jest w stanie no wyjść. Dobra. Wyjdź. Do widzenia. Nie, jakoś tak no, zobaczę sobie, no dobra, potwór, no okej, w grze był i tak inny, no dobra, jest, był, narysowali.
Nie wiem, nie, no, no fascynuje mnie, wiesz, coś, co ktoś potrafi ręcznie zrobić. Nie, ja nie neguję tego, że ktoś, wiesz, ma świetne umiejętności, jest tam grafikiem, potrafi fajnie narysować i to jest tam pełen szacun, ale jak... No to raz, nie, a dwa, że wiąże się z grą, która ci się podobała albo podoba i wiesz, i widzisz, ale jak tego nie widział. Jakbym tego nie widział, to bym nic nie stracił, wydaje mi się. A, no wiadomo, no dużo jest takich rzeczy, jakbyś nie widział, to bym nie stracił, nie? Mm. No nie, no wiadomo, ja rozumiem, że to jest, wiesz, jedni mogą lubić, a drodzy, wiesz... Zgadza. Ciepłym moczem. O, o. Byś całe życie jadł fasolę z puszki i nie próbował niczego innego, też byś nie miał żalu, że no właśnie. Jeszcze mieliśmy ten, jeszcze... Jak się nie dowie, to nie będzie zła, no to stare przysłowie przecież. Właśnie. To zanim ten, zanim Wojtek powie o Outland, to ja powiem coś od siebie. Bo... Odchodzę. Odchodzę, to jest mój ostatni podcast. Dziękuję. To tyle, Wojtek, możesz mówić o Outland. No, nie, bo ja pograłem w Roman Polko The Game, czyli Socom 4. No, w końcu porządnie. No. Dobrze powiedziałem teraz? Dobrze. Bardzo ładnie. A ja myślałem, że to jest gra na multi, a tam coś się... A tam single jest. Był. Ojej, wiecie co, ja tej gry nie skończyłem. Doszedłem do połowy i miałem jej dosyć, a to tylko dlatego, że nie chciało mi się przestawiać języka w konsoli, żeby włączyć po angielsku. Bo polska wersja jest mega słaba. Jak usłyszałem Romana Polko, który tam sobie gaworzył w pierwszej scence, to mi po prostu opadły ręce. Tam jest taki... No ja widziałem ten filmik u ciebie na Skorze i... Tak. Ja w ogóle ciężko mi jest oceniać dubbingi w grach, bo ja nie jestem przyzwyczajony, wiesz, do tego. Tak. I mi każdy brzmi na początku źle. Wiesz, tak nie pasuje. Wiadomo, że są lepsze, gorsze, ale ten był tragiczny. No naprawdę. Trzeba przyznać, że ani głos do mordy, ani do gry, ani no, do niczego, wiesz, nie pasowało. Tak. Przede wszystkim głosy nie są dobrane do postaci. Nawet ten Gorman, czyli ten nasz tam powiedzmy jeden z głównych bohaterów tam w cudzysłowie, jest fajnie zagrany, głosem jest naprawdę zrobiony super, ale on nie pasuje do postaci. Totalnie jest... Mówisz o Romanie Polko? Roman Polko też, ale jest jeszcze Jacek Kopczyński tam podkładał głos pod Gormana, czyli tego naszego jak gdyby zwierzchnika, czy tam... Co? Tam jest jeszcze jeden, jest taki czarnoskóry, to jest ten? Nie. Mi chodzi o tego, który był zaraz w pierwszej scenie. A tak. No, nie chcę spoilować, co no, tam się dzieje, ale no. Ten, ale... No. Ale ta laska też słabo... No, pani też wypadła bardzo kiepsko. Tak jest. Momentami jest fajnie. Ta gra ma fajne momenty. Na przykład jest fajny moment, jak ona akurat rozmawia z tym czarnoskórym tam gościem. I ten, to jest chyba jedyny dialog w grze, który wyszedł. Taka zwykła gadka, ale jest fajnie zagrana, głosem operowane jest poprawnie i tam nie ma się w sumie do czego przyczepić. Ale takie te wszystkie inne dialogi, to naprawdę są mega drętwe i przeczytane z kartki. No Roman Polko, do momentu, gdy nie... One tak brzmią, jakby były czytane z kartki, ale próbują jeszcze do tego, wiesz, intonować. Tak. Roman Polko, dopóki nie mówi więcej niż 3 wyrazów w jednym ciągu, to jest okej. Okay. Czyli tak jak... Czyli co? Naprzód! No to coś w tym stylu, tak. Wiesz co, te okrzyki bitewne, znaczy nie tyle okrzyki bitewne, ale takie... Roman Polko zrywa go sumie. No to nie tyle są okrzyki bitewne, co takie właśnie tam podczas bitwy, no, że coś tam mówi, że naprzód, że coś tam, że atakują nas, czy no takie tam powiedzmy popierdły, to jeszcze mu wychodzi. I miałem takie wrażenie, że on pod koniec gry już się tak trochę zaczął rozkręcać, bo to chyba było dla niego nowe doświadczenie w sumie, podkładanie głosu. Zabijałem ludzi nożem, tak, rzucałem granatami, ale nigdy nie podkładałem głosu. I miałem takie wrażenie, że nawet jedna kwestia już mu tam wyszła, powiedzmy, a potem się gra skończyła i tyle. Okay. Odbiję sobie w drugiej. Znaczy ja mówiłem, że gry nie skończyłem, ale wiem o co tam chodziło i znam całą, bo brat grał i przyglądałem się, także... Własnymi paluchami tylko nie przeszedłem, co? Nie, ale ten filmik wam się udał z tym, zwłaszcza ten taki zbiorowy facepalm na tej broni. No, jak ktoś nie oglądał, to polecam. Tak, ja też polecam, bo filmik jest naprawdę nieźle zrobiony. No, ale może jeszcze do samej gry trochę, bo sama gra nie jest aż taka najsłabsza. W ogóle powiedz mi, grałeś na padzie, czy grałeś na move? I tak. A trzecia opcja była? Tylko dwie opcje. Nie no, jeszcze na sharpshooterze jeszcze można.
No, ale suma summarum... Suma summarum, skończyłem, znaczy grałem na padzie. A to tylko dlatego, znaczy samo strzelanie jest okej, w Killzone było praktycznie identycznie, tylko tam była taka różnica, znaczy w Sokomie mamy misje skradankowe, których nie było w Killzone. I tutaj bardzo przeszkadza taki brak takiego dokładnego chodzenia i sterowania. Na move. Mhm. Bo jednak trzeba trochę tam się rozejrzeć, obejrzeć i na move mnie denerwowało to po prostu. Rozumiem. Dlatego przełączyłem się na pada, ale znaczy samo uczucie grania na move, czy tam na sharpshooterze jest jak najbardziej okej, ale wydaje mi się, że tutaj troszeczkę nie, no, mi osobiście nie podeszło. Nie wiem, może komuś podejdzie bardziej. No to ciekawe, bo ostatnio przy Killzone powiedziałeś, że nie chcesz nigdy już więcej grać na padzie. Tak, podejrzewam, że jeżeli by tutaj nie było misji skradankowych... Killzone'a, widzisz? No, jeżeli tutaj by nie było tych misji skradankowych, to chyba bym został przy move, bo okay. No, jest wygodnie, fajnie się gra. Na sharpshooterze jest jeszcze o tyle lepiej, że nie drży tak ręka i można dużo fajniej celować, chociaż trochę się ręce męczą. Jak trzeba je ciągnąć, znaczy wyciągnięte trzymać przez jakiś czas, to tak trochę... No tak podejrzewam, że może być niestety, no. Tak, ale na krótsze posiedzenia jak najbardziej. No i sama gra, znaczy no wiadomo, fabuła jest mega głupia, tak. Nie spodziewałem się, że tam będzie jakiś cud techniki, znaczy cud historii w ogóle tam dialogów, to nie jest jakaś tam najwyższa liga, no ale jest, tak, no i trzeba przez to przebrnąć. Grafika jest dosyć fajna i to tak wygląda sensownie. Gdzieś tam te tekstury są ładne. No miałem trochę takie obawy przy becie, że jednak jakoś tam zbyt fajnie to nie wyglądało, ale jak już mamy te misje takie, gdzie są w dżungli, to no daje to radę. Nie powiedz mi, sama historia, fabuła w tej grze ma sens, czy to jest kolejny nie, taki... Nie, to jest gniot i gniot, totalna no, głupota. No mamy kogoś złego, jest gościu, no, który... No czyli standardowy, nie? Tak, standardowy. Gorszy niż Komando Foki z Charlie Sheenem? No, brakowało tylko, żeby w kosmos polecieć. No. Winning! Ale ten. No i samo strzelanie jest całkiem fajne. Nie można powiedzieć, że to jest jakaś ta jakoś bardzo słabo wszystko zrobione, ale wydaje mi się, że ta gra jest tak całościowo, to nie robi szału. To jest dosyć solidna produkcja, ale szału nie robi. No i w Polsce niestety ten dubbing kuleje. To jest chyba najgorszy dubbing od Sony od wielu miesięcy. Tak jak świetne dubbingi wychodziły, tam Little Big Planet 2, czy nawet ten Motorstorm, który był ostatnio, był dużo lepszy niż tutaj. No, po prostu zatrudnienie Polko w roli głównego bohatera. Ja rozumiem, jak on by grał jakąś poboczną rolę i gdzieś tam sobie był, to można by było na to przymknąć oko, ale on gra głównego bohatera, którego słyszymy praktycznie cały czas i to jest kiepskie. No, to nie jest dobry. Nie jest dobry miesiąc dla Sony coś. Bywa. Roman Polko dobrze wyglądał na papierze. Tak. To jeżeli chodzi o zabieg marketingowy, jak najbardziej. Mhm. Natomiast najwidoczniej do podkładania głosów się nie nadaje. Tak. No i trochę w ogóle w tej grze ginie coś, co tak naprawdę było trochę też nie tyle lansowane, ale o czym się wspominało, tak? Czyli mamy ten polski podtytuł, że to są polskie siły specjalne, no i żołnierze mają polskie flagi, tak? Tekstury są takie, że na mundurach są polskie flagi. No ale co z tego, jak tam idzie Murzyn? No ale to co? To znaczy co? Murzyna w polskiej armii, przepraszam? No może być, ale to nie jest takie oczywiste, że będzie. No, przyznam szczerze, że nigdy nie widziałem. Ja wiem, że kiedyś nawet gdzieś tam w książkach do historii było, że jakiś czarnoskóry był tam w armii, ale to chyba nie do końca tak gra, jak powinno. Samymi flagami jeszcze się nie zdobędzie. Tym bardziej, że tam jest jeden jest czarnoskóry, tak? Potem jest jakaś Koreanka, no i ten gościu z Ameryki, który ma polski, wszyscy mają polskie flagi. No okej, Koreanka nie ma. No. No, to nie wiem, słabo to wygląda. No okej. No i śmieszniejsze jest jeszcze to, że wszystko jest przetłumaczone, łącznie z tytułem, czy tam pod tytułem, a nazwy misji są po angielsku. Bo to są nazwy operacji, wiesz, NATO. To nie tyle, nie, to właśnie nie są nazwy operacji, są nazwy misji i tyle. No ale kiedy używasz tylko tych nazw misji? Jak się ładuje ekran, tak? No tak, jak się ładuje ekran. Okej.
Ale to wiesz, no to jest takie niekonsekwentne. A multi też jest przetłumaczone? Nie było mi dane zagrać w multi, bo nie ma. No nie, no ale w betę grałem i tak było wszystko przetłumaczone w multi. No tak. Także, ale beta, a retail to też inna sprawa. Nie, jak ktoś zastanawia się, czy to kupić, to ja nie polecam. Nie polecam. Nie. Z twojego opisu wynikało jednak. Nie, bo są fajniejsze gry w tym momencie. Naprawdę. Czyli pożyczyłbyś, tak? Jakbyś miał możliwość. Tak, jakbym miał możliwość, to bym pożyczył. Czy nawet byś nie pożyczył. Widzisz, bo ja jestem zwolennikiem z trzystopniowej skali oceniania gier, mhm. która jest w Polsce jeszcze niemożliwa. Czyli kup, pożycz i nie kupuj. Mhm. Jak byś ocenił przy takiej skali? Nie, pożycz, okej, niech będzie pożycz. No. Pożycz, tak? Okay. Można pograć, można postrzelać, powiedzmy tam głośniki wyłączymy, jest okej. Dobrze, wow. To jest odpowiednia metoda. Ale to co, nie można przełączyć na angielski? Nie, no można, musisz język w konsoli zmienić, no bo a, wszystkie gry od Sony nie mają... Da się, tam... Nie da się z gry tego... Tak. Nie. Ojej. No, ale fajnie, że można, tak? Można. Daj szacun i w ogóle nie ma... Ale jest potrzebny działający PSN, żeby zmienić język? Czy... Chyba nie. Całe szczęście. Właśnie. Dobra. Nie będziemy kopać leżącego. Nie, bo już mam ryby w gazecie, lecą do domu. No właśnie. Głowa konia w pościeli. Głowa w konia, no. To jeszcze szybko opowiem, jak już jestem przy mikrofonie, to ten. Michael Jackson Experience grałem. Ja. Powiedz mi na początku, czy jest filmik z tego grania? Nie ma. Nie nakręciłeś, jak tańczysz? Nie, bo nie mam czym nakręcić. O. Telefonem. Piękne by było. Biletem autobusowym. Ja myślę, że ludzie by się zabijali, żeby ten filmik obejrzeć. W 240 takie, żeby rozmazane było i dźwięk buczał. Tak, ale nie, ja grałem akurat na PlayStation 3 w tego Michaela Jacksona, na Movie, i to jest słabe. Myślisz, że byłoby lepsze na pontonie? Tak, zdecydowanie. Ponieważ na pontonie mamy rozpoznawane całe ciało, i to nie jest tak na zasadzie kości, tylko tak jak mamy w Dance Central chyba, tak? Ale wiesz to tak. Naprawdę, czy tak wynika z... Nie, tak nie jest, bo ja to widziałem. Nie, wiem to naprawdę i na przykład ja takiego... Wyobraź sobie, że robisz moonwalka, tak? Michaelem Jacksonem. Tak. Wyobrażam sobie. No. Ja nawet nie muszę, tylko robię. No, robisz. I na Kinectie robisz tego moonwalka, tak? Tak. A na PlayStation co robisz? Robisz moonwalka? Nie, robisz moonwalka, a tak naprawdę ważne jest, jak trzymasz move'a. No i to jest cała zabawa, tak? Musiałbyś mieć move'a na każdej kończynie, żeby to miało sens. No bo kto by chciał ten? Czyli na move'ie jest taki pistoletu, easy mode. Tak? No na move'ie jest taki trochę easy mode, no tak mi się to wydaje. Ja akurat mam tylko jedno dildo, nie wiem jak to na dwóch, czy w ogóle można na dwóch. Jedno ci nie wystarczy? No nie, ja potrzebuję wrażeń, także wiesz, okay. Jedno jest za mało. No i ten, i znaczy da się w to grać, macha się łapami tam góra, dół, jak musisz ręką pomachać, to działa, tak? I dostajesz jakieś tam punkty. Fajna muzyka jest przede wszystkim, bo Michael Jackson, wiadomo, chyba wszyscy znają jego utwory. Zanudź coś. Dym. Dobre, może być? No. Nie, no są wszystkie te hiciory tam, które on nagrał, czyli jakiś tam, Billie Jean, Black or White, jakiś tam Blood on the Dance Floor, co tam jeszcze było, Smooth Criminal, no. No także no, wszystko to, co jest, They Don't Care About Us, wszystkie takie najważniejsze tytuły są. A jest Bad? Bad. Jest Bad. Kto? Thriller. Thriller też jest. No to super. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Ja więcej nie znam. Stranger in Moscow jest też. Żartujesz, do tego się tańczy? Tak. Jak się tańczy do Stranger in Moscow? W miejscu się trzeba bujać, tak. No. Musisz się objąć rękoma i się bujać. I oblewać wodą w zwolnionym tempie. No, ale no sama gra jest tak, no mówię, no... Nie wiem, no. To jest jedna z tych gier, że założysz muwa psu albo kotu za obroże i będziesz miał max punktów? Wiesz co, takie miałem chwilami wrażenie, ale chyba jednak tutaj to działa lepiej. Czyli coś jednak trzeba robić, tak? Coś jednak trzeba robić, no, ale wydaje mi się, że jakbyś machał jak popieprzony, to też by zadziałało. Okej. Okay. No nie wiem, jeżeli miałbym tą grę w tej twojej trzystopniowej skali ocenić, to... To nie kupuj. Nie kupuj, nie. No.
Bo wiesz, jeżeli ktoś jest, ktoś lubi takie gry muzyczne i jego bawi bardziej to, że tam jest Michael Jackson i on fajnie tańczy i ma, jest fajna muzyka, fajne piosenki, to spoko, pożycz. Ale jeżeli nie, no to nie kupuj. W kolekcjonerce była koszulka. Ktoś koniecznie. Rękawiczki. A powiedz mi, bo ja też czytałem, że to jest gra do śpiewania też. Zresztą nie śpiewałem tam. Ale tam się śpiewa, tak? Jest taka opcja. Nie wiem. Nie wiem. Mówię, grałem krótko w to. A nie było mikrofonu w zestawie, czy tylko w kolekcjonerce jest ten mikrofon? To chyba w kolekcjonerce. W moim zestawie nie było. A nie ma czego? Singstara albo coś? Nie. No to wiesz, nie sprawdziłeś bardzo ważnego aspektu tej gry. No ale mówię ci, że miałem ją dosłownie przez jeden wieczór, tak? I aha, chwilę włączyłem. I tak chciałem się tylko podzielić wrażeniami, że można pomachać i potańczyć. I że pożycz. Że pożycz, okej. Okay. To teraz ten. Teraz Wojtek opowie o Outland. Outland. Outland wyszedł na Xbox Live Arcade. Wyszedł też na PSN? Who cares? Dobra. Już nie będę. Ostatni raz. Dobra. Dobra. Nie, ale Outland zaskoczył mnie naprawdę pozytywnie. Znaczy słyszałem dużo, zwłaszcza od Macia, który to widział w Londynie i mówił, żeby zwrócić uwagę na tą grę. I zwróciłeś. I zwróciłem. Zwróciłem. Tak zwróciłem, że nawet kupiłem po zagraniu w demo. I ma naprawdę, po pierwsze, zaskoczyła mnie bardzo piękną grafiką, czyli takie mamy tła ciemne z tyłu, takie nieźle wyglądające i chłopek, który jest cały czarny, także nie widać go dokładnie. Takie ma bardzo, powiedzmy, design trollowy. Czyli ma czarne i widzimy na nim takie elementy kolorowe. Mhm. Ale na czym polega gra? Gra polega na tym, że nasz chłopak, który biega sobie po ścianach, tak jak w N plusie powiedzmy, bo on się odbija od wszystkiego, do czego się przylepi, może zmieniać energię w sobie. Czyli ma albo czerwoną, albo niebieską. I większość pułapek, potworów i przeszkód też ma ten kolor. I teraz trzeba tak się przełączyć, żeby przejść dalej. Czyli jeżeli strzela w nas czerwony laser, to przełączamy się na czerwony i on nam nic nie robi. Możemy przejść dalej. To z początku jest dość łatwe, tylko później zaczynają się problemy jak tych kulek, wiesz, czerwono-niebieskich na ekranie, wiesz, jest 1000 i musimy napieprzać i się przełączać, wiesz, w rytm. Co to była za gra? To była Ikaruga chyba, nie? Co trzeba było się przełączać między dwoma trybami. Wiesz, tylko to później, teraz jestem, powiedzmy, wydaje mi się, że jestem w połowie gry i to wygląda jak takie japońskie shootery, wiesz, takie, co leci stateczkiem od góry. Bullet hell. Tak, i cały, wiesz, ekran jest z kulkami, nie? I ty musisz tylko je omijać i strzelać. Więc to w niektórych etapach też tak wygląda, ale jest naprawdę nieźle. To jest taki zbiór różnych gier, bo to jest, tak jak mówię, jest to N+, czyli to takie mamy skakanie platformowe i odbijanie się od ścian. Mamy trochę Shadow of the Colossus, bo tak wyglądają przeciwnicy, ci tacy bossowie. To są takie olbrzymie zazwyczaj postacie, które musimy rozwalać też w jakiś konkretny sposób. Mamy ten kastelwaniowo-metroidowy też styl, czyli po pewnym czasie dostajemy jakąś umiejętność i musimy się cofnąć wcześniej, żeby coś odblokować, co wcześniej było niedostępne albo zamknięte. To jest właśnie to, co mi się w takich grach najbardziej podoba, czyli takie wracanie się i coś, co wcześniej było gdzieś tam wysoko, teraz możemy sobie doskoczyć i iść dalej. I ostatnia rzecz, jaka jest niezła w tej grze, to jest muzyka, która też mnie zaskoczyła. Mamy takie dźwięki z poszczególnych tam etapów, czyli mamy na początku puszczę i to, wiesz, naprawdę słychać. Później mamy jakieś takie miasta i mamy taką coś w stylu marokańskiej takiej muzyki na trąbkach i to naprawdę nieźle brzmi. I to właściwie tyle, no. Gra jest zadziwiająco długa, bo grałem dość intensywnie w to i... Całe 40 minut. Nie, no grałem od wczoraj i to tak... Nie, od wczoraj? Przedwczoraj najmniej. No. Dość intensywnie i dalej gdzieś tam brnę. Tylko tak jak mówię, no ja nie jestem fanem... Gra jest dość... Jest na tyle... Jest wymagająca, ale jest dość prosta. Czyli nigdy nie mamy tak, że gdzieś stajemy i rozkładamy ręce, bo nie wiemy, co zrobić, albo nam to nie wychodzi. Ale no, walki z bossami są niestety takie, potrafią dość dokuczyć. I to jest znowu wraca ten problem bossów w grach. Czy to jest potrzebne, czy nie. Nie jest potrzebne. Przypomnij mi, gra kosztuje 800 punktów, czy 1200? Gra kosztuje 800 punktów. To super cena. Czyli cena naprawdę jak najbardziej i polecam. To jest w trzystopniowej skali kup.
No. Zwłaszcza, że nie ma opcji wypożyczyć. Zwłaszcza, że nie ma opcji wypożyczyć. Czyli na dwustopniowej skali, co jest jeszcze prostsze. No właśnie. Ale ten, zauważyliście, że ostatnio coraz więcej jest gier fajnych w cyfrowej dystrybucji, takich, co rzeczywiście przyciągają na długie godziny, a te gry, które są takie rzeczywiście w pudełkach, to odstawiamy po... No. Po chwili. Ja ostatnio zauważyłem, że jest pełno platformówek ostatnio wychodzi. Tak. Bo wcześniej były te Fancy Pants, które też polegają na tym samym, że trzeba skakać po platformach i odbijać się od ścianek w rytm. Mm-hmm. Teraz jest to Outland. Wcześniej był Super Meat Boy. A wyszło teraz, co wyszło? Ten Moondiver, tak? Na Xbox Live Arcade w końcu. Tak, tak, tak. Który też jest taką platformówką, czy trzeba siekać przeciwników i skakać po piętarkach. Więc nie wiem, czy to jest jakaś teraz moda. No nie wiem. Ja czekam w każdym bądź razie na tego od Avalanche Studios, tego... Znowu mi tytuł wyleciał z głowy. No wiem, o co ci chodzi. No. Ale to też, ale to widzę, że po platformówkach zacznie się, znowu wróci moda Twin Stick Shootery. No. Tak. Bo będzie to te Gearsy, jak to się nazywa? Gatling Gears, no. Tak. No. Ale fajnie, będzie w co grać. Sezon ogórkowy na te takie pudełkowe gry w sumie będzie w czerwiec, lipiec. Potem będziemy mieli przecież Summer of Arcade. Summer of Arcade akurat. Tak, Shadow Complex 2. Tego nie wiem. Mogliby na E3 pokazać. Jak gdyby powiedzieli, że wejdzie do Summer of the Arcade, byłoby bomba. Na E3 na pewno powiedzą, że Wiedźmin na konsolę wyjdzie, zobaczycie. No to na pewno powiedzą. No. Nie wierzę, że nie. Nie bardziej, wierzę, że nie? Wczoraj Kiciński w wywiadzie w TVN chyba z CNBC powiedział, że mają dużego newsa do ogłoszenia na E3, więc nie wiem, co by to mogło być innego. DLC z gołą babą. Z albo tak, o. Nie musi być DLC, tam już są gołe baby. No. Chyba, że więcej gołych bab. Ale z więcej gołych bab. Nie, DLC za gołe dziady będą. Points możesz zwiększyć cycki. Wow. Nie chciałbym, żeby szli w Tomb Raidera. A możesz, jak masz ponton, to możesz to ręcznie robić. Tak. Dobra. No to jest system seller w takim razie. Właśnie, a ja w tego, w Tomb Raider Anniversary skończyłem. Dobrze, i co jeszcze, okay. Jakie gry mamy oprócz tego? Ja chciałem ale tylko tam się... jakaś frustracja była pod koniec, tak? Była frustracja, tak, ogromna frustracja. No bo wyżal się. Tego, kto wymyślił, że checkpointy trzeba postawić tak daleko od siebie, to powinni mu kazać grać ten poziom od rana do wieczora przez tydzień. Bo, znaczy, sama gra jest fajna. Lubię Tomb Raidera, naprawdę jest fajny, oldschoolowy Tomb Raider, tylko że odświeżony. I tutaj szacun przeogromny. Ale czasami te checkpointy mogliby tak ciutkę gdzieś tam w środku jeszcze niektóre wrzucić, bo mamy naprawdę trudne takie kombinacje pod koniec, szczególnie w ostatnim levelu, że trzeba powtarzać wiele razy i to takie dosyć długie kombinacje przeskoków różnych, jeszcze z czasówkami połączonych. No to wiesz, to jest stara szkoła pełną gębą. No, ale trochę się odzwyczaiłem od takich rzeczy. Była promocja arkadowych gier ostatnio na Xbox Live Arcade. Kupiłem sobie Streets of Rage 2, Golden Axe i między innymi Comic Zone. Zawsze chciałem mieć Comic Zone, pamiętam jeszcze jak w Secret Service oglądałem. Tylko ta gra jest cholernie trudna, wiesz, ja przyszedłem kilka plansz, dostałem trzy szybkie na maskę i leżę, nie? I zastanawiam się, gdzie jest kontynuuj, gdzie jest graj dalej, a jedyne, co mogę zrobić, to zacząć grę od nowa. Ty, a jak I must run prawie. Ja to się okazuje, że ja mam, wiesz, na jednym życiu całą grę, przecież to nie ma mowy. Oszukali cię. Ale jeszcze do tego, do Tomb Raidera wrócę, bo graficznie jest bardzo fajny, tylko trochę Lara za duży biust ma, no ale to już wiadomo jak o, to... O, come on, jest... narzekasz na za duży biust. Tak, nie, naprawdę brzydko wygląda to, no. Te poprzednie były fajniejsze. Wyjdź! Naprawdę, w tym aniwersary trochę przegięli. Nie podobają, no. Nie, no wygląda fajnie, tylko że jak dla mnie jest trochę za duży, no bo to już jest przegięcie. Nie ma czegoś takiego jak przegięcie, jeżeli chodzi o biust. Okej, dobra. To może to jeszcze większy. To ja w tym następnym chcę jeszcze większy. ale jest strasznie denny ostatni filmik. To tak wygląda jakby... Ja nie będę mówił, co tam się dzieje, nie będę spoilował, broń Boże. Ale wygląda jakby go zrobili po prostu jacyś gimnazjaliści na kolanie, na zaliczenie w Eidosie ten filmik i poszli do domu. Jest tak fatalnej jakości... Taki przejaskrawiony, bo tam takie wybuchy w tle różne się dzieją. Jak to zwykle bywa w Tomb Raiderze na koniec, że wszystko wybucha.
No i fatalne tekstury, fatalna animacja, no i czego tutaj chcieć więcej, już nawet nie potrafię sobie wyobrazić. Mogliby po prostu zrobić napis The End jak w Snajperze i by był spokój. Naprawdę, bo pod koniec tego Tomb Raidera w ogóle już miałem taki, tak mnie naszło, że niech to się już skończy. Niby był fajny, ale strasznie się sfrustrowałem w pewnym momencie i była taka... takie etapy, gdzie było dużo lawy, bo to się działo pod ziemią i wszystko tam wybuchało, tak się ekran co chwilę taki, takim stroboskopem dawał i po prostu ktoś, nie wiem, z epilepsją chyba by nie przeżył tej gry, naprawdę. Tak trochę przegięte było i no i już nudno pod koniec. Także... A które to skończyłeś? Które to, o którym Tomb Raiderze teraz mówimy? Anniversary. Anniversary, okay. Tak, Anniversary. Czyli odświeżona wersja... Tak. Remake'u pierwszej części. Tak. Ale ten, nie kupiłbym tego na pewno osobno już teraz, jak go przeszedłem, ale w tym całym tam trójpaku, co dostaliśmy, można kupić, to no to jest, powiedzmy, że to jest uczciwe, bo za stówkę dostajemy naprawdę trzy gry na długie godziny. Ten Tomb Raider akurat mi zajął chyba gdzieś około 10 godzin, więc całkiem nieźle. To mamy 10 godzin, plus tam chyba 7 było w tym pierwszym, czy 6. I teraz jeszcze Tomb Raider Underworld, który jest w sumie najfajniejszy, z najbrzydszą Larą Croft, jaką widziałem, ale to już pominę. O Tomb Raider tego, Underworld będę mówił na następnym podcaście, bo pewnie skończę do tego czasu. Ja się nie mogę doczekać. No. A na sam koniec zostawiłem sobie dzisiaj wisienkę na torcie w postaci Fight Night Champion. Jak ktoś lubi wisienki. Jak ktoś lubi wisienki. Tartak, ty grałeś w Fight Night Champion? Nie, niestety nie, ale... mam tą grę na radarze. Ja jestem fanem trzeciej części. Czwarta mi nie podpasowała. Czwarta nie, bo już achievementy były za trudne. Starszy. Nie, ja w trzecią ostro grałem. To jest super party. Ale masz calaka w ogóle w trzeciej? Nie, brakuje mi 100 punktów. O ja pierdolę. 100 punktów, czyli jednego achievementa. Tak, jednego achievementa. Nie, ja jestem fanem trzeciej części ostro z kolegami. Cisnęliśmy czwarta, mi tak nie podeszła, bo tam się zmienił odrobinę system walki i tak już tak nie za bardzo. Tak, ale tutaj ten system walki jest dużo lepszy, bo już nie musimy ćwierć kółek kręcić. Ty, ale ja wolałem te ćwierć kółka. Tak? Tak. A ja nie. Tam są, te teraz są przyciski, prawda? Masz przyciski i gałką ruszasz. Odchylasz gałkę w tym kierunku. Ale nie? Tam jest 12 kierunków, tak? Mamy góra, dół, lewo, prawo i potem po skosie i potem jeszcze pomiędzy tym są też po jednym. Natomiast mnie w tej części interesuje ten tryb fabularny. Myślę, że to jest coś, czego brakuje grom sportowym do tego, żeby ja się nimi zainteresował. Właśnie, ale rozczaruje cię, wiesz, bo... Przejście trybu fabularnego zajęło mi 4,5 godziny i to tylko dlatego, że ktoś po prostu... To i tak dłużej niż Call of Duty. Tak, ale ktoś wymyślił po prostu jakąś walkę z kosmosu na sam koniec, mimo tego, że ja nie jestem jakimś tam geniuszem w tą grę, to strasznie się denerwowałem. Walka polega na tym, że musimy przez 7 rund uciekać, zadając jeszcze tam w międzyczasie ileś x ciosów, a dopiero w 8 rundzie możemy go zlać jak dziecko. Nie, no bo to jest tryb fabularny, tam są jakieś dodatkowe wyzwania w czasie walki, prawda? Walczy ze złamaną prawą ręką. Tak, ale to jest spoko. Chodzi mi tylko o ostatnią walkę. Ostatnia walka jest bez sensu. Jest głupia. Jest tam, powiedzmy, zwieńczeniem kariery, ale jest głupia. No, nie podobała mi się. Ale nie spoiluj mi. Nie będę spoilował. No, ciężko się domyślić, żeby jak oglądałeś kiedyś jakiś film z Rockiem w roli głównej albo coś w tym stylu, czy jakimś Van Dammem, no to wiesz, jak to się zakończy, tak? Van Damme nie boksował, co ty gadasz. No dobra, nie, kopał. W Legioniście chyba boksował. Ale ten, nie, no ten tryb fabularny jest tylko dodatkiem. Siła tej gry jest oczywiście multiplayer. Jak... pogrywamy czasami w FIFA, to słyszymy jak Bugi, który gra namiętnie, pozdrawiamy go, gra namiętnie w Fight Nighta, cały czas krzyczy, że komuś jakiegoś gonga sprzedał albo coś w tym stylu. Nie, naprawdę, taki odbiór samej gry jest super. Jest bardzo ładna grafika, jeżeli chodzi o tekstury. Fight Night zawsze były benchmarkami, jeżeli chodzi o jakość grafiki. Przecież trzecia, jak pierwszy raz odpaliłem trzecią część, to szczęka na ziemi. Tak, opada szczęka dosłownie i w przenośni. Także tutaj ogromny szacun. A nie jest za bardzo krwisty? Nie odczułem. Tak, troszeczkę tam gdzieś jak łuk brwiowy nam rozbiją, kapie ta krew, ale nie przeszkadza. Na wszystkie strony, na kamerę, na matę. Nie, to powinno być tak jak w Mortal Kombat.
Nie, to powinno być tak jak w Dragon Age, że podchodzi człowiek cały utytułany w krwi. Tak, sędzia cały zbryzgany z góry tak na... Tak jak Mortal Kombat, no. Tak jest. Brakuje ci powieki, nie masz zdolnej wargi, to zazwyczaj tak się kończy. I na jednej nodze stoisz. No. I czapka ci spadła. I czapka ci spadła. Nie, no graficznie jest bardzo fajny, tutaj trzeba im przyznać. Super wygląda to, jak te mięśnie pracują. Tam widać, że położono nacisk na to, żeby sylwetka boksera i żeby to wyglądało jak bokser, co nie jest jakieś chuchro, a nawet jak jest chuchro, to widać, że to jest bokser. Tam są mięśnie, nie ma jakiegoś tam, ani przegięte nie jest, ani w jedną, ani w drugą stronę. Widać takie różnice, że jeżeli ktoś jest taki zbity, zwarty, to widać, że nie będzie go łatwo położyć. Także bokserów tam jest całe mnóstwo, są licencje. Szkoda tylko, że Adamka nie ma, no ale bywa. Był w trzeciej części. Był w czwórce, znaczy no, starczy mu. Tak jest. Tam był na okładce. Tak jest. No i ja myślę, że nie pogram więcej w tego Fight Night. Znaczy akurat mam go pożyczonego, ale jeżeli miałbym teraz dalej grać, to tylko multiplayer. No bo ten tryb fabularny się bardzo szybko kończy, potem tam mamy jeszcze Legacy Mode, gdzie sobie tego naszego boksera prowadzimy, taką jego karierę powiedzmy, ale to chyba fajniej działa jednak w multiplayerze i jeżeli miałbym w to grać dalej, to jedynie multi. W singlu chyba by mi się nie chciało. Ewentualnie, tak jak mówiłeś, to jest dobry tytuł taki do party. Takie party game to jest, no, bo fajnie można się lać, nawet jak się ktoś nie zna, to będzie tam tą gałkę wychylał i to można tak, się... Jak ktoś zacznie twoją dziewczynę podrywać, to wtedy odpalasz Xboxa, tak? Tak. Ale jeszcze jedno powiem, co mi się nie podobało akurat w tym Fight Night'cie i w ogóle we wszystkich Fight Night'ach. Jest bardzo fajna animacja, tak jak się walczy, ale w momencie, gdy mamy te zwolnione tempo, to ten gościu pada strasznie nienaturalnie. Dostaje taką tam fangę, powiedzmy, w brodę i on gonga. Się tak... No gonga, dobrze. Dostaje gonga i tak... No fangę, ani to się jak to jest ani, gong. No, ani to się nie osuwa na dół, ani to jakoś tak efektownie nie odpada do tyłu, tylko on tak po prostu dostaje w ryj, przesuwa się ten model trochę tutaj gdzieś się zegnie i spada na deski. Bo to znowu brakuje takiego X-ray, jak jest w Mortal Kombat. Nie, to już nawet nie chodzi o X-ray, ale brakuje tej płynności w upadku. Sam upadek jest, myślę, że piąta część tutaj będzie, znaczy szósta już, tak? Ja myślę, że przy ósmej dopiero upadek. Przy ósmej upadek będzie, no dobra. No. Ale jakbym miał teraz w trzystopniowej skali ocenić, no to kup. Bo widzę, że podeszła ci moja ten skala. Tak, tak. Twoja skala jest, no jest prosta. Sensowna. Nie ma 7,5 czy 8. Nie ma. Nie. Jakieś plusy, minusy. Czyli kup jednak, tak? Kup. No ja myślę, że tutaj śmiało można powiedzieć kup. Bo ta gra, mówię, w multi na pewno jest masa zabawy i kupa godzin do grania. Zresztą jak patrząc po liście achievementów, tam chyba ponad 50% achievementów jest w multiplayerowych. Okay. Na to postawili, tak? Raczej. Tak, ewidentnie. Ja skończyłem ten tryb kariery i mam tam ledwo chyba 90 punktów, więc to jest malutko. No. Dlatego... No dobrze. Fight Night, jeżeli ktoś nie grał, to ja polecam. Okej, okay. Kup. Serdecznie polecam, Mike. XOXO jeszcze. XOXO. Pieczęć jakości. Tak jest. Sru. Dobra. To co, chyba będziemy kończyć na dzisiaj, bo już no, Tartak nic nie grał, no to on tutaj jest rekreacyjny, powiedzmy. Rekreacyjnie dzisiaj. Chyba, że chcesz koniecznie o tym Orange Boxie coś poopowiadać. Nie, no bez przesady. Bez przesady. Opowiedz o gnomie chomskim. O gnomie chomskim, no udało że mi się wymiękłeś. Gnoma chomskiego. Nie wymiękłem, przeszedłem gnoma chomskiego. On jest w drugim epizodzie, prawda? No. No to znajduje się go na początku gry i trzeba donieść na sam koniec gry i wsadzić go do rakiety i wysłać w kosmos. I przez całą grę się biegnie z krasnalem w rękach. No, zrobiłem to. I wsadziłeś go, tak? Bo mówiłeś, no ja tak, nie, bo wsadziłem go do rakiety i potem jak się go wsadzi do rakiety, to jest jeszcze przynajmniej godzina gry, nie? No. Wsadziłem go do rakiety, achievement nie wpadł, myślę sobie, nie wiem, może po zakończeniu gry, skończyłem grę, achievementu nie ma, no załamałem się, bo chyba nie muszę wam mówić, że granie w FPS-a, gdzie zamiast broni musisz trzymać w ręku krasnala ogrodowego, nie jest takie łatwe, nie? No domyślam się, że nie.
No to wiesz, to było już późno w nocy. Ja już grałem tylko po to, żeby to skończyć. To jest achievement ever. To jest tak, i wiesz, i nagle co? Koniec gry, achievementu nie ma. Wchodzę do netu, a tam jest napisane, że trzeba go wsadzić do rakiety i zamknąć drzwi tej rakiety. No to... Z otwartymi drzwiami tak. Chciałeś go puścić, nie, no pomyśl trochę. Ta rakieta na koniec gry i tak leci, startuje. Chcecie mnie przekonać, że ktoś nie zamknął drzwi ta rakieta poleciała w kosmos, no ludzie. Ale oczywiście, wiesz, przezorny, nauczony graniem na PC-cie gracz, mam 25 save'ów. No, wiadomo. Załadowałem ten na chwilę przed wsadzeniem Chomskiego do rakiety. Załadowałem go, zamknąłem drzwi, a Chibert padł. No widzisz. A za ile punktów? Ja nie wiem, 25, 30. No to już taki soczysty. Taki nie, no to jest tak jak mówię, to jest najlepszy achievement, jaki w życiu ten widziałem. To jest taki... Tak jak to mówię, to nie jest achievement, to jest przygoda, wiesz, to ty będziesz wnukom opowiadał o tym, jak to zrobiłeś. Noam Chomsky to jest najlepszy sidekick w grach, tak, bo już się nie odzywa przez całą grę. Ja się tylko śmieje. Tak, i to jest najlepsza escort mission w grze. Tak. I trwa całą grę. Trwa całą grę. Przecież jakieś pytam, drugi epizod jest krótszy, chyba w cztery godziny go zrobiłem, no ale cały czas masz w rękach tego, no, oczywiście musisz go odkładać, żeby coś zrobić, nie? Zaszczelić kilka osób, ale masz taką jedną długą misję, gdzie się z samochodem jedzie. To jest hardcore. No. I teraz wiesz, jak go wsadzisz do samochodu i ruszysz, to on co 100 metrów wypada z tego samochodu, więc trzeba zatrzymać samochód, wysiadać, wracać po niego, to znowu go ładować do samochodu. No. Jeszcze nie daj Boże do wody wpadnie. Żebyś wiedział, a najgorzej jest, jak wiesz, wyskakujesz gdzieś na tym samochodzie, on przeskakujesz nad wodą i on gdzieś wypadł. A Chomsky nie pływa, tylko idzie na dno. Idzie na dno, no. I potem go szukasz w tych kałużach. No wiesz, jak go przyniosłeś przez 5 etapów, 3 godziny, to go nie zostawisz teraz. Nie? No nie, no jasne, no przecież szukasz. Się utopi w jednak. No. Wiesz, są takie misje, że wiesz, śmigłowiec cię w tym samochodzie goni i wiesz, jak podniesiesz Chomskiego z ziemi i traficie śmigłowiec, to wiesz, Chomsky ci wypada z rąk i odlatuje gdzieś na 100 metrów. Nie? No to kosmos. Co za to, to było najlepsze, co Valve wymyśliło w życiu. To jest fajne achievement. Taki sam jest w Left 4 Dead chyba drugim, nie? Ale krótszy. Zdecydowanie, wiesz, krótszy, no. No tak, bo tam jest gra podzielona na epizody. No. Sporo jest takich, w grach Valve jest sporo takich, widać, że one są dopracowane do najmniejszych szczegółów, tylko trzeba się tak chwilę przyjąć. Ja mówię, skończyłem Portal 2 i spodziewałem się gdzieś jakiejś obecności Chomskiego, ale niestety... Nigdzie nie. Ale jest tam mnóstwo takich oczek. Tak, ale jest smaczków do Half-Life'a, tak, oczywiście. No. Nie no, przecież w epizodzie drugim jest jasne nawiązanie do tego. Teraz to wiesz, ten Aperture Science i Black Mesa to są dwie instytucje, które sobie, wiesz, kurują. Konkurujące o grant firmy, nie? No. A przecież pod koniec drugiej części ta pani doktor nadaje tam gdzieś z jakiejś Alaski, że znaleźli statek, który kilkadziesiąt lat temu zniknął i nie wiadomo, gdzie był. No to jest jawne nawiązanie. Tak, no. Tak, Borealis. To jest jawne nawiązanie do tego, że oni pracowali nad technologią teleportacji. Nie? Także no, ja nie grałem jeszcze w Portal drugi. Nie chcę wiedzieć, czy jest jakieś nawiązanie, ale podejrzewam, że te dwa światy się prędzej czy później spotkają. Pewnie tak. To ja ci nie powiem, jak nie chcesz wiedzieć. No to mi nie mów. Zwłaszcza, że nie chcę wiedzieć. Także podejrzewam, że epizodu trzeciego już nie będzie, będzie Half-Life trzeci i się jedna i druga marka spotka. O właśnie, ale szkoda tylko, że Valve będzie miał wtedy jedną markę zamiast dwóch, które może sprzedać. No i tam poradzą sobie. A propos Portala drugiego, czy spodziewacie się, że do tej gry będzie jakieś DLC? Bo w sumie Valve to raczej... Już mówili, że będzie. Już jest, tak? No bo Valve to raczej nie jest taka firma, która co? Chociaż nie, do Left 4 Dead były... Będzie. No co to za problem jest zrobić pokoje, nie? Nie, no właśnie, tylko mnie interesuje, czy historia będzie kontynuowana, czy to będą jakieś challenge roomy. Nie. Wątpię. To będą challenge roomy na pewno. Nie chcę spoilować ci końca, dlatego no... Nie chcesz. No. Dobrze. 36. Forum Ogatka. Dobiega. Po ciebie już jadą tam. Wojtek, słyszę właśnie, po ciebie już chyba jadą. To jest Amerykan, no tutaj, wiesz, strzelają. Tak. Na rogu pięć osób postrzelonych. Tak, skończmy, bo Sony Defense Force właśnie po Wojtka przyjechało i musimy zakończyć podcast 36. Ja mam, wiesz, obsesję na punkcie...
apokalipsy zombie, więc mój dom jest dość dobrze wyposażony, jeżeli chodzi o włamania z zewnątrz, więc nie polecam. No dobra. To do usłyszenia za 2 tygodnie. Nara. Do usłyszenia. O, dobrze. Nagrywa. Myślałem, że kasetowo cię włączył. Nie, czy muszę powtórzyć, który z moich żartów, czy wszystkie się nagrały? Nie, znaczy... No. Nie musisz. Ale dlatego, że nie muszę, czy dlatego, że się nagrał? Jakiś na pewno się nie nagrał, ale nie powtarzam. I tak będziesz w bloopersach dzisiaj, na bank. Nie, no jak nie, to nie, no to tak mówię. Nie, to tak na koniec może być, powiedzmy. No, taki średni temat. Po napisach, tak? Albo zostawimy to sobie na wydanie. Na jak się skończy ta muzyczka na końcu, to jeszcze tak z minutę pójdzie cisza i dopiero wtedy... To jest jak się chleje w zimę. Ano. Na dworzu. Ja kiedyś piłem wino w liceum w basenie jachtowym. Wdrapaliśmy się na jacht, który stał w suchym doku. One są na takich stelażach 3 metry. Tak. Tak jak w Sokomie. W Sokomie też był suchy dok ostatnio, jak grałem. Nie wiem, nie grałem w Roman Polko The Game. Dobra, to czekaj. Wróć. I co w tym suchym doku się działo? No jak to co, no siedzieliśmy na jachcie wśród zimy i piliśmy wino. A to już wszystko. No. Dobra. Nie myślałem, że jakaś puenta będzie, bo co? Tak zwana puenta. Sorry, router się obsrał. Okej, bo ja już zacząłem, wiesz, what the fuck. Aha, i Orange Boxa skończyłem z wszystkimi epizodami. No właśnie, na to czekali. Ja chyba potrzebuję wody. Wody chyba. I przeszedłem Tomb Raidera. Anniversary. Świerszcze. To też mogę powiedzieć? Jak on może mówić o Anniversary? Tu, nie. Ja mogę Orange Boxa. Nie. Tak. Nie sadzą chleba. Gdzie jest ten temat, bo nie mogę go znaleźć? Weź, wkleję. Bo to jest ten Tartak z Gamezilli, on już chodzi po wszystko. Z nowego forum mam kilka tematów. Oszty z mordy jeża.